Oficjalnie jesteśmy partnerem reprezentacji Polski. Nieoficjalnie jesteśmy na ty. tyskie. Dzień dobry państwu. Wybiła godzina 10 w kanale sportowym czas na biało-czerwony alarm. 21 dzień marca 2024 roku. Słońce wysoko, dzieci uciekają ze szkół, wagary, wiosna przychodzi, ale czy przychodzi wiosna w polskim futbolu? Dowiemy się. Za kilka dni, jeszcze nie dziś, dzisiaj tylko pierwszy odcinek, a z nami były reprezentant Polski, były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Marek Koźmiński, witam serdecznie. Dzień dobry. A także elegancko ubrany Robert Podoliński, który no nadrobił, z, powiedziałbym, sprawy związane z garderobą w ostatnich sekundach przed programem. Witam serdecznie. Dzień dobry. I Robercie, czy jest forma przed meczem? Czy ja mam? Tak. Tak, wczoraj oglądałem Stończyków, musiałem później odreagować i. Jesteśmy przygotowani, panie Mateuszu. Słuchaj, ja mam taką taktykę w studiu, że najpierw gościa pompuję, żeby potem go przycisnąć. Zdemolować. Ty już jesteś tutaj spompowany modowo, natomiast muszę tutaj spompować Marka. Chcę go zachęcić do tego, żeby posłuchał wypowiedzi jednego ze swoich kolegów z reprezentacji olimpijskiej z naszego programu nocnego Kowalowe. Słuchamy. Wyciągasz jednego piłkarza ze swojej reprezentacji olimpijskiej i masz go wstawić do tej reprezentacji Michała Probierza. Którego z nich wstawiasz, bo byłby nam najbardziej potrzebny? Do tej reprezentacji, tak, Marek Koźmiński. I to w tej chwili? O. No tutaj Wojtek zdiagnozował dużo problemów z lewej strony boiska, prawdopodobnie też mu chodziło o, o kwestie mentalne, natomiast nominował ciebie z reprezentacji srebrnych medalistów Igrzysk Olimpijskich do dzisiejszej drużyny Michała Probierza jako priorytet. Z tamtego zespołu potem oczywiście dodał kilku piłkarzy na czele ze Środkowymi Obrońcami, z Łapińskim, z Wałdochem, natomiast ty byłeś takim naturalnym pierwszym wyborem Wojtka. Po pierwsze, jestem zaszczycony. Wojtek się na piłce zna, więc jego słowa mają, mają ogromną wagę. Słuchaj, ja myślę, że zostawmy historię, bo historia to już, to już jest, to są annały tak? i to, to się wspomina. Natomiast teraźniejszość jest dla mnie zaskakująca pod jednym, rozmawiamy przed meczem, tak? Rozmawiałem przed meczem, że. Ee, że ja do końca nie wiem, jaki będzie skład, ja do końca nie umiem rozszyfrować, co my mamy grać, bo jest taka duża dezinformacja w świecie otaczającym reprezentację, której dawno nie było, a sport lubi mm, spokój, sport lubi e, systematyczność, i sport lubi... Pewną powtarzalność. To, to, to nie może być tak od sasa do lasu. Tak troszeczkę jest. Więc ja, jeśli byś zapytał jedenastkę, to pewnie się z dwoma nazwiskami mogę pomylić albo z trzema. No ja się może nawet pomylę z czterema, bo też trener Probierz wiemy, jakim jest szkoleniowcem. Tak też bywało w Jagielonii, w innych klubach, że lubił zaskakiwać. Lubił do końca gdzieś trzymać w niewiedzy samych zawodników, tym bardziej dziennikarzy i, i kibiców. Już mamy pierwszą informację sprzed kilku godzin od trenera Michała Probier Bardziej kogo nie zobaczymy na pewno dzisiaj na boisku. A zatem kto na trybunach? Sebastian Walukiewicz, Damian Szymański, Dominik Marczuk i Bartosz Bereszyński. To jest dzisiaj wybór trenera Probieża. Tak spoglądam na zestawienia chociażby ostatnich jedenastek, to przede wszystkim zwraca uwagę na to osoba Damiana Szymańskiego, bo to był piłkarz. Wystawiony w dwóch ostatnich meczach w podstawowym składzie, zarówno w konfrontacji z Czechami, jak i z reprezentacją Łotwy w tym towarzyskim spotkaniu. A tutaj nie ma go w kadrze meczowej. Dzisiaj rezygnacja z defensywnego pomocnika jest jak najbardziej uzasadniona, natomiast to nie jest to nazwisko, którego się spodziewałem. Popatrząc na to, mam wrażenie, jak zagramy w drugim meczu, którego bardzo nam życzę, no to chyba wyjdziemy na troszkę z bardziej zapeklowany, jak mówi Igor Lewczuk, środek pola. Odszedł człowiek, który rozpoczynał mecze u trenera probierza. Odszedł człowiek, który wydawało się w pewnym momencie, że będzie stanowił trzonik kręgosłup. Jeden ze stoperów to na Szymańskim, będący w dobrej formie, chyba ten środek i na Bartku Sliszu miał być budowany. Dla mnie zaskoczenie. Co do marczuka i się nie zestonią, no to pewnie w drugim Barażu kompletnie nie. Jeden ze stoperów wylecieć musiał, a, a Szymański zaskoczenie dla mnie największe. No. Też jakby to pokazuje, że człowiek, który dołącza do reprezentacji po kilku latach przerwy, 33-letni Taras Romanczuk, który ma dobrą formę, czy też bardzo dobrą formę w polskiej lidze, jest dzisiaj no bliżej składu od piłkarza AEK, na którego stawiał trener Michał Probierz. Troszkę to jest wszystko, powiedziałbym, takie stąpanie po ziemi reprezentacyjnej metodą prób i błędów. Może to i dobrze, no bo trener gdzieś tam weryfikuje ich poprzez treningi i, i mecze. Natomiast no, myślę, że sam Damian Szymański jest lekko zdziwiony. Historia nas uczy, że osiągaliśmy wyniki nie tylko my, kiedy była stabilizacja, kiedy kibice mogli 10 na 11 nazwisk bez problemu wypowiedzieć, kiedy... Wiedzieliśmy, kto zagra i tylko pewne kontuzje albo znaczące wahania formy były, były tymi który, obiektywnymi rzeczami, które wpływały na zmianę już na zmianę selekcjonera. Tutaj takiej sytuacji nie ma. Michał jest ewidentnie typem szefa, który lubi zaskakiwać i oby nie zaskakiwał samego siebie bo ja się tutaj całkowicie z tobą zgadzam. Dla mnie to jest niepojęte, jeżeli cztery miesiące temu ten zawodnik Szymański jest no, kluczowym ogniwem tej reprezentacji, nic złego w jego dyspozycji się nie wydarzyło, aby zjechał o, nie o szczebel niżej, bo jakby szczebel niżej to by był na ławce nie grał w pierwszym składzie, tylko on zjechał o trzy szczeble niżej. Miał tam trzy tygodnie przerwy związanej z urazem, potem wrócił do składu, nawet w tych ostatnich meczach praktycznie wszyscy koledzy z linii pomocy byli zmieniani, a Szymański potrafił biegać po, po 90 minut. Panowie, za chwilę sobie wracamy do reprezentacji Polski. Będziemy sobie ją detalicznie rozkładać. Mamy tutaj na pewno kilka kwestii do poruszenia, ale mamy już gościa e, na łączach i wiem, że ma mało czasu. To jest poważny człowiek, zapracowany. Jest z nami Siergiej Parejko, 65 meczów w reprezentacji Estonii, Były bramkarz Wisły Kraków. Witamy serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Siergiej, czy jest wiara w narodzie estońskim przed dzisiejszym spotkaniem? Opowiadaj. Jak jak patrzysz na mnie, to jest wiara. Jest. U ciebie jest zawsze wiara. <laughs> Właśnie. <laughs> Ale co myślą kibice? Jaki jest ogólny klimat? Przede wszystkim, czy to spotkanie wzbudza wielkie zainteresowanie w całym narodzie? No oczywiście, to jest szansa. Szansa i my, szkoda, nie mamy takich szans w w naszej życiu piłkarskiej i ogólnie, jak rozmawiamy o Estonii. I dzisiejsze spotkanie, to jest Dlatego, tego um, świata jest polsko um, najważniejszy macie i trzeba, trzeba to wykorzystać. Tyle. Słuchaj, y, cały czas to wszystko oparte jest na kilku zawodnikach, m.in. na 40-letnim Kosti Wasiliewie, który no, ostatni raz grał kilka tygodni temu, leczył uraz. Wszystko po to, aby dzisiaj wyrównać rekord reprezentacyjny wszechczasów Reima, bo to będzie jego 157. spotkanie w narodowej reprezentacji. Mamy Poma, mamy kilku innych zawodników, natomiast no jest, powiedziałbym, zadziwiająca, długa lista piłkarzy nieobecnych. No część jest oczywiście kontuzjowanych, jak chociażby Sapinen, znany z występu w Lidze Polskiej, natomiast no, wielu piłkarzy, dosyć nieoczekiwanie, przynajmniej dla mnie, nie znalazło się w tej kadrze trenera. Yy, jego wyborem Niektórzy mówią, że wyborem prezydenta Estońskiej Federacji. Jak ty spoglądasz na tę absencję? No, myślę, że na 90% tego, e, tych piłkarzy, które byli e, na liście dzisiejszej, to, to są silniejsi piłkarze Estonii. Może te jakieś tam jedne, dwa nazwiska, e, jest pytania, ale tak ogólnie, no, szkoda e, mówię o tym, że e, dzisiejsi piłkarze Estonii nie, nie grają dużo w zagranicznych klubach i to jest, może być główny problem, że wynik Estonii nie, nie wygląda tak bardzo dobrze. No ale no ty no, no, się na przykład nie wiem. nie spodziewałeś takich zawodników jak Schein, jak Lilander, powiedzmy, w kadrze Estonii. Czy też kłopak serię CSP skry, który regularnie gra? No, że no, jest konturyzowany. Nie wiem, tam jak tam dzisiaj coś tam Tuniw nie znam. To jest dla mnie pytanie. To mógł być w tej w tej na dzisiejszej. Słuchaj, ale naprawdę wrzu tak. wrzucamy sobie skład reprezentacji Estonii w międzyczasie, kiedy rozmawiamy, to, to dwa twoje słowa na temat Hajna, tego młodego, młodego bramkarza, jak ty gdzieś tutaj powiedziałbym, oceniasz jego kwalifikacje? Ну, пожема, пожема. Є ще чим брам, кажем, Арсеналу, і летом уж грав 3-4 матчі товаришські. Ну, направда, є дуже потенціал, але очевидно, треба треба зач грати цю тиждень в сеньорській півці, то є найважливіше. Siergiej, powiedz mi, czy uważasz, że ta formacja defensywna z Mecem, Klawanem, Tamem, ona jest najmocniejszą formacją Estonii, czy jednak, czy jednak środek drugiej linii z Somecem, Pomem i, i Wasiljewem? Nie, oczywiście obrońcy wyglądają doświadczonymi. Mec jest podstawowym zawodnikiem St. Paul'a. Тут на першому місці в другі Бунди слід заклав до свідчення, ну, нім дуже розмовляєш. Там теж є заводником досвідченим, там з тилу є, ще Куск, може куск заграти. Так що цілий час мами, направда, тут руки руйки досвідчених півкажень, мисля, сильніший є е, сильний тин, ти е, півкаже на діший. Słuchaj, no właśnie jest informacja najnowsza z ostatniej chwili. Kostia Wasiliew nie zagra z Polską. On wczoraj jeszcze się wypowiadał na stadionie. On wczoraj jeszcze smsował z Markiem Wasilukiem, kiedy siedzieliśmy w studiu telewizyjnym. A dzisiaj się okazuje, że jednak to była zasłona dymna, że nie zdążył się wykurować. I, i że jednak dzisiaj druga linia bez Kosti Wasiliewa. Co to oznacza dla Estonii? No nic, to była... No... от э, диище рано было ведомо уже Костя не загра и э, мысль же есть э, с кого выбирать и очувидище Костя не, не был приготван играть на 90 минут. Э, Квесе было як был бы готовый думать что-то или минут зарал от почонку чш кон концовка. Słuchaj, kilku zawodników reprezentacji Estonii mówiło o pewnym postępie, który dokonał się pod okiem trenera Haberli. Ja nie wiem dlaczego tak powiedzieli, ale tak, tak mówili. Natomiast ten 2023 rok on był, on był, koszmarny, jeśli chodzi o wyniki reprezentacji Estonii. Z czego to wynika? Jak ty diagnozujesz te rezultaty? No, przede wszystkim oni wygrali ligę Народів в тій серії найслабших, ну і потім така, може, мала ей була тих виників. А всі очікували, що, що... І навіть перший матч з Австрії давав дуже позитивних емоцій на пришлості. Але ще оказалось, що, ну, направда, то був кошмарний тільки один пункт. І, і як повідомив в Чешній, е, не маємо тих дюжих заводників, які грають за границях, е, які в підставних складі судді грають на високому пожежі. Тобто, дюжі півкажі з Ліги Естончки, де, де ну, сам пожежі цієї Ліги дуже слабий. Слухай, чи ти сьогодні обставиш, Сергій, звичайно, в Естонії? Po karnym też może być. Oczywiście ja jestem kibicem na dzisiaj Estonii i trzeba, trzeba mieć sportowe takie nachalstwo i nie dać zagrać jak, jak chce grać Polska. To jest najważniejsze w tym meczu. A ty uważasz, że jaki będzie dzisiaj pomysł Estonii? To będzie niska obrona, blisko siebie zawodnicy i tylko czychanie na, na kontrę? Czy, czy zobaczymy inne oblicze reprezentacji Estonii? Na pewno, na pewno muszę myśleć o tym, żeby, żeby Polska czuła cały czas dychania rywala u siebie na plecach. To jest taki, może być, z mojej strony punkt widzenia, jak będzie przyszedł grać Polska, jak Polska nie będzie wychodziła grać, jak oni chcą, to jest może być taki duży szans dla nas, kiedy oni nie będzie kontrolowali ten mecz, to wtedy e, oczywiście stały fragmenty gry, e, kontraataki. To, to wszystko e, jest w naszych rękach. I, no i oczywiście zależy, jak będzie e, wyglądać mecz. Bardzo Ci dziękujemy. To jeszcze tylko powiedz, gdzie jedzie Bos Parejko, bo tutaj widzę, że po, poważna, poważna fura. Gdzieś tam yy, obrazki tutaj się nam przemieszczają już za szybami. Gdzie Ty w ogóle jesteś? Gdzie Ty jedziesz, młody człowieku? Po drogę. <grym> dziękujemy, Sergiej Parejko, Dzień były dziękuję, reprezentant Estonii. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, wszystko obiane Dzień. tajemnicą w poważnym świecie wielkiego e, biznesu. Ja mam takie wrażenie, że to jest dzisiaj spotkanie, taki... Takie pierwsze sprzątanie przed remontem reprezentacji. Jeśli ten remont ma się dokonać w Cardiff, yy, jeśli ma się dokonać w Helsinkach, no bo nie wiemy co się wydarzy w drugim meczu, no to dzisiaj to jest takie wstępne spotkanie, bo ja bardzo nie chcę pójść, powiedziałbym, w taką, taką dzisiaj retorykę wielkiego meczu, udowodnienia czegoś kibicom, udowodnienia czegoś sobie. No my gramy z Estonią, to jest drużyna dwie półki niżej od reprezentacji Mołdawii. Tak, tak, tak to widzę, oglądając te drużyny. Zdecydowanie tak. No chcielibyśmy pewnie, żeby to był pierwszy odcinek logicznego ciągu, tak jak Marek powiedział, no brakuje tutaj, brakuje pewnie jakiejś ciągłości dla nas, jakieś stworzenia hierarchii. Ten mecz musi być spełnieniem po prostu obowiązku. Chcielibyśmy, żeby ten mecz pierwszy pokazał nam fundament, na którym możemy budować optymizm przed drugim sparingiem. I jeśli chodzi o ustawienie, jeśli chodzi o jakość graczy na poszczególnych pozycjach, jeśli chodzi o pomysł, bo to będzie bardzo istotne, chociaż to będą dwa różne spotkania. Co ciekawe, pewnie o Estończykach będziemy mówić później więcej, natomiast oba mecze, o których Sergiej tutaj mówił, pierwszy mecz u siebie był meczem niezłym w wykonaniu Estończyków, to był mecz, w którym stwarzali sytuację w meczach wyjazdowych, no nie byli już tak groźni, grają bardzo prosty futbol, obie reprezentacje, które Estonie dominowały, no muszę tego użyć jak chciały podwajały boki boiska. Tu zastanawiam się, w jakim ustawieniu zagra reprezentacja Polski, bo i Austriacy, i Szwedzi szukali miejsca, nie w tym zablokowanym środku. Tam jest, Estonia grała 5-4-1 i 5-3-2. Ale Szwedzi Udzają dobrze się. wykorzystywali Świetnie. na bokach ich błędy w ustawieniu. Zdecydowanie. Kapitalne ustawienie. Tutaj Sergiej mówił o tym, o tym o o tej doświadczonej trójce. Błędy, które zdarzają się w ustawieniu, w komunikacji, to są czasem rażące. met zostaje 4 metry za linią. Widzimy taki mega dojrzały... Obwód, czyli trzech stoperów, oba boki, PIK e, e, i Petson. To są ludzie koło trzydziestki. Głodni w środku. No i taki rozbiegany dwudziestolatek. Tak to mniej więcej wygląda. To nie jest monolit, ale wszyscy szukają miejsca ze stroną na boga. Marek, czy ty w ogóle przywiązujesz wagę do tego bazowego ustawienia? Bo ja mam takie wrażenie, że dzisiaj każda normalna, poważna drużyna to jest w stanie zmienić kilka razy w ustawienie, nawet w ciągu jednej akcji, czy w ciągu 45 minut. Ja pamiętam waszą reprezentację olimpijską, gdybyśmy dzisiaj poszli w ten nowoczesny futbol, to to była drużyna grająca wahadłami. Taka jest prawda, bo grało trzech, yy, trzech obrońców i, i potem ludzie szeroko, szeroko na boku. Potem pamiętamy reprezentację Polski, przestawił Jerzy Engel na granie czterema obrońcami. Natomiast mam takie wrażenie, że każdy inteligentny dzisiaj piłkarz w Europie no to, to jest w stanie błyskawicznie zaadaptować się do zmiany ustawienia Kilka razy nawet w trakcie jednego meczu. My cały czas dyskutujemy trójka, czwórka, jakby to był największy problem. Wiesz so, inteligentnie, taktycznie, tak? E, dlatego pamiętajmy, że e, mimo wszystko ta taktyka piłkarska jest dosyć istotna i jeżeli mówimy o zawodnikach na tym poziomie reprezentacyjnym, no to ja sobie nie. Nie wyobrażam, że hasło, czy gramy trójką, czy czwórką, która jest później łamana, na, i tak na końcu będzie trójkę w obronie, bo będziemy atakowali, czy jeden z tych czwórki obrońców się będzie, będzie wahadłowo podłączał. To, to jest coś automatycznego, coś normalnego, coś bazowego, jeżeli chodzi o pewne, pewne umiejętności taktyczne wyciągnięte z, z treningów czy z, czy z klubu. Ja myślę, że na końcu taktykę jednak się dobiera nie pod to, co ja sobie jako trener, czy szkoleniowy, czy w tym wypadku selekcjoner wymarzyłem tylko pod jak, po to, jakich mam wykonawców. My nie mamy lewego obrońcy i tego lewego obrońcy chyba nie będziemy mieli długo. Oczywiście padło hasło, no Kiwior gra nieźle w Arsenalu. Tak, ale Kiwior w Arsenalu jest zablokowany zablokowany obrońca, który dochodzi do połowy boiska i oni uruchamiają całkowicie prawe, prawe skrzydło. To jest taki w czwórce, ale... A hybrydowe ustawienie. kości ale... podobnie zwyciężyli wełnę. No, bardzo to, to podobny to Inaczej wygląda Arsenal z lewym obrońcą Kiwiorem, a inaczej już gra z lewym obrońcą z Zinczenką no, Zinczenko no. nie jest lewym obrońcą, no, tak. Całkowicie inny piłkarz. Ale, ale Michał ma na tyle szeroką kadrę, że z tego wszystkiego da się absolutnie coś poukładać. Tylko to trzeba poukładać, trzeba tym zawodnikom dać pewną szansę na powtarzalność, bo jednak powiedzmy sobie szczerze, większość z nich się nie zna ze sobą, większość z nich ze sobą nie grała. Tu zostały zlepki tych kadr e, poprzednich, e, w związku z tym no, jeden trening to jest za mało. Trzeba jeden mecz zepsuć, w drugim meczu żeby coś lepiej zagrało, żeby pewne automatyzmy się, e, się pojawiły, a u nas tego absolutnie a uważa, brakuje. Uważasz, że drużyna potrzebuje ilu spotkań, żeby gdzieś otrzeć się o początek automatyzmów? Od trzech do pięciu. Od trzech do pięciu spotkań, tak? No bo w samym składzie. Bo my też tak mówimy na przykład, że Kiwior jest lewym obrońcą i, i to jest dzisiaj, powiedziałbym, taki najłatwiejszy tak na selekcjonera. No panie, no ten Kiwior to gra w tym Arsenalu na lewej obronie, a pan tutaj mówi, że on będzie grał pół lewego stopera. No to jest pół lewy stoper. Tak. Jest pół lewy stoper. Tak, natomiast zobaczcie jedną rzecz. No też trzeba popatrzeć w jakim gratowarzystwie jak grają ci, którzy są przed nim, prawda? No to, to o czym mówisz. Dobranie taktyki personaliów do... Do charakterystyki piłka, Do charakterystyki posiada. piłkarzy i ewentualnie do charakterystyki przeciwnika, tak? bo dzisiaj gramy z Estonią, ale za kilka dni wszyscy mamy nadzieję, że zagramy albo z Finlandią, a przede wszystkim z Walią. Całkowicie inny futbol, inna stawka w sensie jakości przeciwnika. No i tutaj od razu się można postawić takie pytanie: czy będzie diametralnie inny skład? Dla mnie, Nigdy nie powinien być diametralny skład. Dlaczego? Bo co się wynaturzamy? Można zrobić jedną korektę, można zrobić ewentualnie dwie, ale to jest maks. Natomiast ja się obawiam, że jesteśmy w całkiem, całkiem możliwie, stoimy przed taką historią, że dzisiaj zobaczymy jeden skład, a za kilka dni zobaczymy cztery nazwiska inne. To znaczy ja, ja chciałbym sobie tak wyobrazić, że nie wiem, powiedzmy, jeśli to będzie Walia, to jesteśmy w stanie kosztem jednej dziesiątki, bo załóżmy, że zagramy na dwie dziesiątki, jesteśmy w stanie dołożyć boksę do rozwiązania. I powiedzmy, że wystawiam jednego pomocnika o trochę innej charakterystyce. Bo ja na przykład powiem szczerze, nie wiem, czy tutaj możemy pokazać na grafice. Ja sobie dzisiaj jestem w stanie wyobrazić nawet granie z moderem na szóstce. No bo przed czym ja się mam bronić? Przecież to też nie jest tak, że, że zieliński czy moderni nie są w stanie odebrać piłki. Ja dzisiaj, gdybym mógł wystawić skład, to poza trzema stoperami wystawiam Moder Zieliński, przed nimi. Węzi Grosicki, Świderski, szeroko dwóch ludzi. Jeśli Michał się jakby upiera na granie trzema stoperami i z przodu Lewandowski. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że gra inny pomocnik, inna szóstka, na przykład w rywalizacji z reprezentacją Wali. Do czego namawiam i do czego bym dążył, będąc trenerem? Stabilizacja tej trójki w defensywie. Bo nam jest bardzo ciężko stabilizację trójki w defensywie. Zobaczcie, my sobie tutaj przygotowaliśmy, jak to wyglądało u Michała Probierza w poprzednich spotkaniach. Zaczyna od Wysp Owczych i z Wyspami Owczymi mamy Kędziora Peda y, Kiwior. Z Mołdawią mamy Kędziora Peda Kiwior, czyli zachowane jest to ustawienie. I co się dzieje w dwóch następnych spotkaniach? Y, mamy z Czechami Bednarek Bochniewicz-Kiwior i z Łotwą Wieteska, Bednarek Kiwior, prawda? Czyli. Y, y, w tej chwili, pamiętamy, z Łotwą Bochniewicz łapał kontuzję, więc nie mógł, tego, nie mógł tego powtórzyć. To jest w ogóle dzisiaj ciekawe, czy, czy trener probierz przymierza Bochniewicza, bo ja tak myślę, że w tych naszych wszystkich tutaj kalkulacjach to, to my widzimy Kiwior, Bednarek, Dawidowicz, widzimy Kiwior, Salamon, Salamon Dawidowicz, tak. Kiwior, Salamon, Bednarek. Natomiast gdzieś tam myślę, że wielu ekspertom, kibicom uciekła ta kandydatura Bochniewicza, na którą bardzo odważnie jednak postawił w konfrontacji z reprezentacją Czech selekcjoner. No to naj, najbardziej stabilne miejsce obrona widzimy tylko Kiwiora Powtarzalnego. Wszystko inne niestety nam się, tutaj, e, nam się tutaj tasuje. Dzisiaj ja też spodziewam się tego Mateusz, o czym ty mówisz bardziej. Chyba z Salamonem jednak w środku pola. No to dzisiaj będzie mecz, po którym ja też nie chciałbym, żeby trójka obrońców była ruszana jakkolwiek. Te miejsca i zmiana, o której mówił Marek i ty, no to dla mnie jest zmiana jednego ofensywnego środkowego i to zmienia obraz funkcjonowania zespołu. Plus myślę, że nie do Roberta Lewandowskiego, tylko te Pozycje wahadłowych będą miały bardzo istotne znaczenie w tym, czy chcemy grać ofensywnie, czy nie. W zależności kogo tam mamy. Czy atakujemy dwoma bokami, czy jesteśmy w stanie coś, coś więcej zabezpieczyć. Myślę, że z Walią, z Finlandią będziemy musieli być nieco bardziej ostrożni. Trzech stoperów Marka Koźmińskiego na dziś. Słuchajcie, Jan Bednarek ma 50 kilka meczów reprezentacji, tak? Mhm. I powiedzcie mi, czy jest jeden mecz reprezentacji, kiedy on zagrał środkowego obrońcę i dowodził blokiem defensywnym? Moja odpowiedź brzmi nie. To nie oznacza, że to jest zły piłkarz. Absolutnie. Tylko to nie jest przywódca bloku defensywnego. W związku z tym dla mnie, jeżeli patrzymy się na historię wyborów Michała Probierza i patrzymy się na dzisiejszy, na dzisiejszy mecz, dla mnie jest jedno pytanie. Czy zdecyduje się na rekonwencję takiego bym powiedział sportowego Salomona, który najbardziej pasuje takim swoim ustawieniem, taktyczną grą, przemyśleniem i chyba jakością na środek. Przecież on też chyba ma takie predyspozycje tak mentalne jest. liderowania, tak prawda? Tak jest, tak jest. Najbardziej mi pasuje. Natomiast Bochniewicz z punktu widzenia swojej motoryki no to jest piłkarz nie na tą ligę, tak? Nie, 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 na, nie na ten poziom. Czy znaczy tym... mówisz, tu, odnosisz się to jakby do troszkę braku mocy na tych pierwszych krokach? Szybkości, tak? szybkości. Mhm. to jest bardzo wolny piłkarz. Dzisiaj jednak ta piłka przyspieszyła, więc wydaje mi się, że jeżeli mówimy o optymalnym zestawieniu dzisiaj, które dla mnie jest bezdyskusyjne, to jest Bednarek, Salamon i Kwior. Słuchajcie, jak dzisiaj spoglądacie na dwie kandydatury, które tak naprawdę zaczynały kadencję Michała Probierza, były bardzo mocno w grze w dyskusji publicznej i bardzo mocno bronił tych kandydatur selekcjoner. To znaczy, mam na myśli Tomka Kędziorek, który w pałku praktycznie gra wszystko i grał w pierwszych dwóch meczach trenera probierza, a także Patryk Peda. Ja rozumiem, że to była taka troszkę zmiana symboliczna, że chodziło o odświeżenie, że chodziło o pokazanie, że ja śledzę, jeżdżę, że widzę coś innego niż poprzedni selekcjoner. No, no dzisiaj Patryk, Patryk Peda jest piłkarzem powołanym do reprezentacji u21 i nasuwa się pytanie, czy to był taki troszkę PR wtedy? Marketing, że odświeżam, że odmładzam. no Czy rzeczywiście było tyle problemów z kontuzjami tych piłkarzy starszych, którzy są dzisiaj w reprezentacji, że następny gdzieś w tej kolejce, w tej hierarchii peda wskoczył wtedy nie tylko do szerokiej kadry Michała Probierza, ale wskoczył od razu do, do wyjściowego składu. Oj, ciężki temat. Jak ciężki? Nie ma ciężkich tematów. Ciężki, ciężki temat. dlatego, że, że no nie można mówić e, m, w sposób e, m, wyrozumiały do tego, co zrobił Michał przez ostatnie sześć miesięcy. To nie jest tylko Patryk Peda, tak? Peda, i e, to nie był przypadek, że nagle chłopak wyskoczył, grał fenomenalnie, ma 21 lat. I, grał i mam... nieźle, no gra, Grał nieźle w trzeciej nie. trzecie, trzecie lidze włoskiej. No. Ale umówię w kadrze, w tych meczach. E, z kim? Z Wyspamioszczem. No, ja. nieźle. Uratował nawet bramkę, nam Ci. Oczywiście. Natomiast, no, gdzie jest dzisiaj Patryk? Zrobiono mu w pewien sposób krzywdę. Dlatego, że szedł za wysoko, nie był w tym momencie jeszcze na tym poziomie. To na pewno jest jakaś przyszłość polskiej piłki, ale nie teraźniejszy. To jest pierwsza sprawa. Ale ty mówisz o, o takich nazwiskach. A dołóż do tego jeszcze dwa nazwiska. Dołóż do nazwisko jeszcze Milika. Było hasło, ja od Milika zaczynam kadrę. Dzisiaj arka w ogóle tutaj nie ma. W związku z tym to są wszystko zdarzenia, które my dzisiaj komentujemy przez Michała w jakiś sposób sprowokowane. Eee, ja nie mam innego określenia jak słowo chaos. Mm -hmm. I to nie jest chaos do jednego nazwiska, to nie jest chaos do drugiego nazwiska. Ten chaos jest rozciągnięty na każdą formację i do pięciu, sześciu nazwisk. Kędziora, czy on jest prawy, prawym kryjącym w trójce? Chyba nie za bardzo. Wolę, bednarka. No ale grał i dzisiaj go w ogóle, w ogóle go nie ma. Znaczy wiesz co, nie wiem, każdy ma z nas inne obserwacje. My z Robertem Podolińskim akurat mieliśmy, nie powiem przyjemność ostateczną. Przyjemność no, do przerwy. No, przyjemność do przerwy, a potem no, jednak nieprzyjemność komentowania meczu w Kiszyniowie. mamy takie wrażenie, że jeśli coś nam się podobało bardzo w tej pierwszej połowie... To poza współpracą jak za dawnych lat duetu Milik Lewandowski, bo to wyglądało dobrze w pierwszej połowie w Kiszyniowie, albo bardzo dobrze, to bardzo nam się podobał ten element yy, oskrzydlenia, obiegnięcia, jakby podwojenia wahadeł, właśnie przez Kędziora i przez Kiwiora tak z drugiej strony. To wyglądało nieźle, prawda? Nieźle, nowocześnie, dynamicznie, bardzo ofensywnie. I Tomek ma. Pewną rzecz, której pozostali nasi obrońcy oprócz kub Kubyki Wiora nie mają. Odwagę w rozgrywaniu piłki w zagraniu między strefy, w graniu bezpośrednio do napastnika. Tomek równie dobrze może czuć się na wahadle, jeśli chcemy atakować. To jest dla mnie obrońca, który zagra na każdej z tych trzech pozycji, na każdej nieźle. Piłkarzy o profilu Bartka Salomona, Bochniewicza, Janka Bednarka, mam aż trzech. No ale dla mnie poza. Prawie, że ostatnio powiedział publicznie, że Kędziora może grać tylko na prawej stronie. Może, w swoim klubie gra jako lewy stoper. ciężko tutaj o tym mówić. Wracając do Patryka Pedy, ja myślę, że to był chłopak przede wszystkim niegotowy na to, żeby cała Polska zastanawiała się, jakie on ma kompetencje do tego, żeby być powołany, a na przykład nie ma Wieteski, który regularnie gra i do tej kadry wspinał się słabo, bardzo... Słabo grał Wieteska. Tak, wtedy tak, natomiast jeśli hierarchia i Michał Probierz chciał nam pokazać, że... Że interesuje się bardzo żywo polską piłką młodzieżową, bo stamtąd do pierwszej kadry trafił, no to był to jakiś sygnał. Czy to była krzywda, czy nie, Patryk Peda nie obniżył lotów? W tej chwili nie, ale w tej kadrze go nie ma, więc no, trzeba ta kadra dwa jest dla niego po w tej dobrym szkoda, miejscem na rozwój. Szkoda też, moim zdaniem, szkoda dwóch rzeczy. Po pierwsze, piłkarze w kadrze na wyrost. Którzy nie są gotowi, a potem szkoda tłumienia entuzjazmu. Ja mam takie wrażenie, już nie odnoszę się nawet do Władka żmłody w historii polskiej piłki, ale nawet swojego pokolenia, jak wchodził 19-letni Wałdok, czy 18-letni Bąk Jacek, czy nie wiem, inny piłkarz do reprezentacji pierwszej, to już tej reprezentacji zostawał, to już z każdym meczem nabierał doświadczenia. Tutaj tak naprawdę chłopakowi się wydawało, że już, że już wiesz. No, Myślę, że nie jednak. Wychodzi na, wychodzi na Mont Everest, bo, bo, bo sięga, sięga tego szczytu, jeśli chodzi o swoją karierę, bo gra w pierwszej reprezentacji dzisiaj, ja nie powiem, że to jest dyshonor grać reprezentacji młodzieżowej. Każda, mhm. każda koszulka z sorłem to jest, to jest wielki honor, natomiast no, miał prawo przypuszczać, że będzie coś więcej na bazie tego, jakie decyzje podejmował trener w tych pierwszych spotkaniach. Oczywiście, no, miałem prawo mieć większe nadzieje. Poczuł coś najwyższych lotów, czyli pierwszą reprezentację, ale to nie jest jego wina. Tak? Ja bym tutaj go kompletnie zostawił. Niech sobie tam trenuje, niech sobie gra, niech sobie rośnie, bo troszeczkę mu krzywdę zrobiono. To było zbyt wczesne. Zbyt wczesne i z tego wielkie halo. I Patryk Peda będzie w reprezentacji, mam nadzieję, za rok bardzo ciekawą postacią, ale nie dzisiaj jeszcze. Czy, czy uważacie, że, nie wiem, klasa ligi, jej jakość, ona ma wpływ na decyzję selekcjonera, czy to kompletnie nie ma znaczenia? No bo widzimy, że jeśli miał słabszy moment w swojej, w swojej karierze klubowej Walukiewicz, no to naturalnie nie był kandydatem do gry w reprezentacji. Dzisiaj myślę, że ma, że ma taki niezły czas, że można go podzielić we Włoszech na taką erę. Przedgodinową i pogodinową. To znaczy, miał problemy z bronieniem, potem na pewno ten doświadczony urogwajczyk trochę go podciągnął, dużo go nauczył. No i dzisiaj jednak mówimy o, o zawodniku, który najczęściej grywa w podstawowym składzie, w, w lidze włoskiej, a, a tutaj się okazuje, że to jest wciąż za mało, żeby nawet się znaleźć w kadrze meczowej na, na Estonie. Yy, gra, gra dobrze, yy, gra w sposób ciągły. No, długo go nie było, długo by miał taki, taką czarną dziurę, w którą wpadł i to. I to trwało długi okres kaliaria. Później przyszedł do Empoli. Na początku to też było w Empoli. Eee, tak, tylko gdzie go wstawić? Tak, Musielibyśmy chyba zrezygnować z... z e, chyba nie. Z, bardziej z, on, z, z Bednarka. Natomiast e, to jest piłkarz, który jeżeli mentalnie będzie miał wszystko poukładane, to... to, to, to to będzie w tej reprezentacji grał. Czy wiesz co, ja po prostu ja go myślałem, go dzisiaj, że... ja bym go dzisiaj wiesz co, nie stawił na trybunę. To jest dla mnie, ja bym go trzymał na tej ławce, bo również wiemy, że Dawidowicz jest fajnym piłkarzem, ale mega kruchym. Szedł w, w kolejce ligowej po to, żeby za trzy dni później normalnie uczestniczyć w treningu. No, sorry, albo mam urwaną nogę, albo nie. Nie, znaczy on po prostu miał lekkie podkręcenie kostki, a ponieważ już było tyle tych przerw reprezentacyjnych przez ostatnie chyba 7 lat, 300 dni łącznie, że, że już po prostu chciał wciąż na te kadrę dojechać. No, bo to jest dzisiaj chłopak 20. 8 lat, 29 i on, on ma 8 występów w pierwszej reprezentacji kraju, a podejrzewam, że ze 30 powołań było wysłanych do, do tego zawodnika, tylko, tylko non-stop gdzieś albo, albo ktoś otworzył lodówkę, albo gdzieś się w ostatniej chwili potknął, albo, albo podkręcił kostkę, czy też zabolało go coś w kolanie i, i nie przyjeżdżał. Co do Walukiewicza, to ja sądziłem, że to może być dzisiaj takie zaskoczenie. Joker, nawet jeśli nie pierwszy skład, to na przykład wejście po przerwie. Dlaczego? Bo jak sobie przypomnimy nawet reprezentacji Jacka Magiery. Tę drużynę, no, która, umówmy się, no nie grała wielkiej piłki, bo tam, to tam nie było za dużo jakości w pomocy i, i z przodu, prawda? Mówię o Mistrzostwach Świata U20 na stadionie Widzewa. Ale miałem wtedy wrażenie, że nawet jeśli robił jeszcze pewne błędy w ustawieniu w defensywie Walukiewicz, to on był najaktywniejszym rozgrywającym reprezentacji polskiej. On grał więcej ciekawych piłek. Niż piłkarze linii pomocy. Czyli widać, że tą odwagę w wyprowadzeniu, w graniu, gdzie jest trochę mniej miejsca, znajdzie sobie dziurę, wyjdzie do przodu, lubi zagrać na klepę. No, no to Walukiewicz ma. To Walukiewicz ma i to może być, to, to był profil gracza, którego ja postrzegałem tak jak Tomka Kędziore. To jest obrońca, który. Może popełni błąd w ustawieniu, ale jeśli trzeba zbudować przewagę, zagrać coś ciekawego, zagrać kreatywnie z linii obrony, nie trzeba budować przez środek, to Walukiewicz to jest pierwsze nazwisko po, dla mnie po kędziorze i po kiwiorze, które przychodzi na myśl. Myślę, że na taki meczek ze Stonią, no takich piłkarzy o profilu Bartka Salamona, Jana Bednarka, Pawła Bochniewicza, mam aż trzech. Czy nie zabraknie nam kreatywności, czy wszystko znowu nie spocznie na barkach środkowych pomocników, czy tego wsparcia, tak jak w Kiszyniowie, bo ta pierwsza połowa w wykonaniu i Kiwiora, i Kędziory była odważna, kreatywna, do przodu. Dzisiaj chyba takich obrońców może nam być potrzeba po prostu. Panowie, pójdźmy sobie przez, przez środek pomocy, no bo o bramce nie ma sensu dyskutować. Jest Mr Szczęsny i Mr Szczęsny jest number one i, i to na razie, dopóki Wojtek gra w reprezentacji, to to ta dyskusja jest jakby bezprzedmiotowa natomiast środek pomocy yy, każdy ma gdzieś inne zdanie ja uważam że jeśli Kuba Moder w klubie w którym jest 30 35 piłkarzy na zawodowych kontraktach jednak gra te kilka meczów i mówimy o poziomie Premier League no to sobie nie wyobrażam że on nie jest gotowy na intensywność reprezentacji Estonii żeby wejść dzisiaj wrócić po dwóch latach i zagrać nawet w pierwszym składzie 60 minut, bo to się takiego stanie. Dlaczego on miałby sobie nie poradzić z reprezentacją Estonii, który kiedy radził sobie z intensywnością na poziomie Premier League? Nie, no on jest gotowy. Może nie, nie na 90 minut, ale jest gotowy do grania. Więc jeżeli stać nas na teoretyczne niewystawienie Kuba Modera dzisiaj w, w 11, no to jesteśmy bogatą reprezentacją. Czyli też byś go widział? Absolutnie. Ja tak sobie, Robert, wiesz, przeanalizowałem, tak patrzę, moder i na przykład nawet spoglądam na e, sposób gry Piotra Zielińskiego we Wrocławiu z Walią, gdzie w drugiej połowie, w pierwszej nam ewidentnie nie szło w tym rozegraniu. Byliśmy za wolni, za wolno myśleliśmy, za wolno graliśmy piłką, za wolno transportowaliśmy w te boczne sektory. Mhm. I co się zdarzyło wtedy w drugiej połowie? Zielek poszedł na szóstkę, dostawał szybko piłkę od obrońców albo nawet od bramkarza. Błyskawicznie tę grę przyspieszał, odwracał, przepuszczał sobie piłkę między nogami. Wiemy, że to jest piłkarz, który tak samo obraca się w prawo jak i w lewo. I tego chyba nie ma nikt w Polsce. No nie ma. Niewielu no, na no, świecie. No niewielu na świecie. I, i, I myślę, że z taką Estonią to jest żadne ryzyko, Moder z Zielińskim. A to by było wymarzone, natomiast zastanawiam się, czy Kuba Moder z Estonią od początku, czy jednak po przerwie, na chwilę do, do wprowadzenia do grania. Nie wiem, czy burzyłbym tą strukturę z jednak z nominalnym defensywnym pomocnikiem. Bo no ja, ja takiej... no, Bo na razie tego podstawowego defensywnego no, nie wycofałeś, dam, ja, drugiego ja, dziczka, który zaczynał ja ja Myślę, że Bartek, też nie masz. Może Bartek Sliż będzie tym wyborem, bo jednak będziemy potrzebować. Ja nie wiem, czy nawet nie dwóch defensywnych, a jak zobaczymy dzisiaj Romańczuka, który też w ataku pozycyjnym, tak jak gra funkcjonuje bardzo dobrze. To byłoby zaskoczenie. Ale ja spodziewam się raczej Bartka lisza może z Piotrem Zielińskim. Ale Kubę Modera absolutnie. No, zażartowałem z tym żubrem, żeby go nie trzymać pod ochroną. Ale Kuba, jeśli gra w Anglii, zastanawianie się, czy go powo powoływać, czy nie. No Kuba chyba się z tego zaśmiał nawet. Że on przyjechał, on jest gotowy do grania. A my będziemy dmuchać na zimne. Kuba... E, nawet w słabszej formie w tej reprezentacji będzie ogromną wartością dodaną. Czy znaczy, wiesz, ja sobie mogę wyobrazić, że jednak trener Probierz, znając doskonale z pracy klubowej Tarasa Romanczuka, że on przymierza go dzisiaj do wyjściowego składu. Tak. Dlaczego? No bo trudno też by mi było uargumentować powołanie zawodnika 33-letniego, jeśli on gdzieś w jego głowie nie byłby realnym kandydatem do tego, żeby zagrać, prawda? No bo nie mówimy o zawodniku, co ma 19 lat, przyjeżdża po naukę, tylko nie wykluczam, że jego skuteczność, ale też prostota grania i bezpieczeństwo i dyscyplina, którą pokazuje na poziomie Ligi Polskiej, że być może przekonuje trenera, że to będzie dzisiaj ten piłkarz stojący przed, przed stoperami. Nie zdziwiłbym się, jak była taka decyzja na końcu e, Michała, jeżeli chodzi o, o skład wyjściowy, ale nie wyobrażam sobie takiej decyzji na przykład za kilka dni w, w Cardiff, tak? To... to, to... Nie ustoimy fizycznie. Ja myślę, że y, zobaczcie, jak dyskutujemy szeroko o jednym nazwisku, drugim, trzecim, czwartym. Mało wiemy. Y, mało wiemy. <śmiech> <śmiech> mało wiemy, więc to mnie troszeczkę przeraża. Jednakże, że, że ta skala rozsza i skala, skala wątpliwości, decyzji, które dopiero zostaną podjęte, no jest zbyt duża. No to, to, to tak nie powinno być. Słuchajcie, wahadła i teraz tutaj prawdopodobnie no Franek wydaje się, że jest pewniakiem. Nie wiemy, czy prawa, czy lewa strona, gdzie występuje częściej w klubie. I tu jest pytanie: czy dzisiaj przestawiamy prawego obrońcę Matiego Kasza na pozycję prawego wahadłowego, no bo jednak on ma swoją pozycję w Premier League, chociaż obiektywnie to zdecydowanie lepiej czuje się, mając więcej miejsca jako prawy obrońca. Czy jednak dajemy szansę grania Nikoli Zalewskiemu? Bo co powiedział trener? Ja słuchałem go bardzo uważnie. Powiedział: Nie wystawię zawodnika na innej pozycji niż wystawiałem go wcześniej tutaj w reprezentacji. Czyli rozumiem, że przymierza nam lewe wahadełko dla Nikoli, który bardzo dobrze wyglądał w tych meczach listopadowych. Od tego czasu sporo się zmieniło, bo zmienił się trener w Romie za Mourinho jest de i zmieniła się pozycja zasadniczo Zaleskiego. Z tego co liczyłem, to od momentu zmiany trenera chyba 25 minut na wahadle zagrał tylko Nikola Zaleski, bo bardziej go przymierza jako zmiennika na tą pozycji ofensywnego pomocnika, trener klubowy. I do jakiego wariantu y, zmierzamy, panie Marku? Z Nikolą i Frankiem na prawej, czy, czy z Frankiem i tak? To jest poza wszelką dyskusją, tylko pytanie, czy na prawej, czy na lewej stronie. Ja myślę, że akurat to jest decyzja, którą bym mógł zmienić na dzisiejszy mecz i na mecz z Walią. Z Walią bym popatrzył się bardziej w, na projekcję Matiego po prawej i Franek po lewej, a dzisiaj raczej by zrobił Franek, dałbym Dałbym Nikoli szansę na lewej stronie z tendencją na zmianę z Grosikiem, który, e, który jak wiemy te pół godziny, 45 minut może, może dużo dać. Ale dlaczego my też mamy takie stereotypowe myślenie, że Kamil Grosicki jest w stanie wybiegać 120 minut w Pucharze Polski w Poznaniu z Lechem? A uważamy, że więcej wybiega Nikola, którym gra mało albo bardzo mało. Nawet, nawet nie chodzi o to, że więcej wybiega czy, czy nie. Ja myślę, że Kamil od dłuższego czasu jest takim bardzo skutecznym jokerem. Ja mhm. e, nie pamiętam, kiedy ostatni raz wyszedł w pierwszej jedenastce. E, przeciwnik troszeczkę podmęczony, on wchodzi z tą swoją szybkością. Ja bym to tą Ale kartę Ale żeby był jokerem nie trzyminutowym. No nie, no to nie, nie jest joker. No, no. Jeżeli mamy zagrać taką, ta, taką kartą, to grajmy nie wiem, 30 minut, 20 minut. Panowie, czy my mamy moje ustawienie, które gdzieś tam sobie wymyśliłem na dzisiejszy mecz? Nie, no dawałem wczoraj, ale widzę, że tutaj śpidział kadr graficznych. Natomiast ja sobie wymyśliłem takie ustawienie ze świderskim dzisiaj i grosickim za plecami Lewandowskiego. Ponieważ patrząc na Kamilę, jak on gra w ostatnim czasie w pogoni, też mam wrażenie, że. Jest to piłkarz dzisiaj nieschematyczny, niejednowymiarowy. On już nie musi mieć linii za plecami. On często szuka rozwiązania, po pierwsze, konstrukcji akcji od początku. Po drugie wejścia w rolę środkowego napastnika, zmiany strony. Wydaje mi się, że jego technika użytkowa też go predestynuje do takiej małej gry, do gry kombinacyjnej i to mogłoby fajnie wyglądać. Na przykład, nie wiem, Moder, Zieliński, Grosik, Świder, Lewandowski do klepe Ewent... Zalewski na boku wymiennie hmm. z Grosikiem, A to też, też jest Nikolo moje usta. Zejść, prawda? Nikola teraz gra na dziesiątce, więc wymienność z Grosikiem. Grosik, jeżeli nie będzie miał towarzystwa, ma czas się rozpędzić, mieć troszkę przestrzeni, czyli nie gra jak najwięcej jeden na jeden. Nikola gra jeden na jeden. Doskonała współpraca Nikoli w Kiszyniowie z Kiwiorem. To było coś, co nas bardzo cieszyło. Duża wymienność pozycji, no liczę na to. Grosik tutaj w niczym nikomu nie przeszkodzi. Dzisiaj absolutnie widzę go od początku. Natomiast co do, co do meczu kolejnego, na który liczymy, to widzę jednak Grosika w roli tego, który da impuls. Ale tak jak Grosik powiedział w swoim wywiadzie, do kadry, do tego typu wyzwań jak ten dwumecz, trzeba być naprawdę przygotowanym. Jeżeli chcemy mieć doświadczony fundament, nie bardzo dużo mieszania w tym kociołku, to to jest jeden z fundamentów. Tak, bo Kamil, Kamil jakby potwierdził to, co, co powiedział kilka tygodni wcześniej tutaj u nas w rozmowie Kuba Błaszczykowski, że czym innym jest jakby gotowość do gry w klubie, czym innym reprezentacja, że trzeba się nauczyć, że czasami to trwa dłużej, czasami krócej, a w przypadku niektórych nawet dobrych zawodników, czasami to się nigdy Marek nie udaje. Żeby nauczyli się gry w kadrze na odpowiednim poziomie. Są takie przypadki. Mnie smuci w tym wszystkim, że myśmy tutaj nie wymienili Szmańskiego jeszcze. Dojdziemy. Smuci mnie, bo ja myślę, że mamy mimo wszystko w tej talii kart, którą dzisiaj możemy dysponować, kilka fajnych nazwisk. Mówisz Sebastian. Sebastian oczywiście, bo na pewno to jest nazwisko, które w Europie dzisiaj dużo znaczy, i my od dłuższego czasu nie umiemy go w tą drużynę wkomponować. Pytanie, czy prawdziwy Szymański to jest ten, który gra w klubie? Czy prawdziwy Szymański to jest ten, który gra tak w reprezentacji? Ale myśmy go tak nigdy nie ustawili, żeby wykorzystać 100% jego możliwości, nie natknęliśmy go taką, jakby to powiedzieć, Pewnościu, pewnością. Znością Tak, 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 tak. Masz graj, rób, rób to, co tak, masz. piłkę, tak. Tego mi troszeczkę brakuje. Mamy Zielka, mamy Modera i mamy Szymańskiego. Mhm. Na tym poziomie reprezentacyjnym myślę, że to jest bogactwo. Bogactwo, które powinniśmy w jakiś sposób wykorzystać. Może nie w każdym meczu, bo, bo to może być trudne, ale, ale my tego nigdy nie wykorzystujemy. Tego typu zestawienia nie mieliśmy. Ciekaw jestem właśnie zestawienia, o którym mówił Marek, na przykład z mocnym rywalem. To wcale nas by nie upośledzało w środku. Absolutnie nie. Ja teraz powiem tak. Szacunek dla Estonii. Absolutny szacunek dla Estonii. Ale jeżeli my chcemy zaprezentować się w Niemczech, jeżeli chcemy tą kadrę w jakiś sposób budować, to w momentach, kiedy mój zawodnik, bardzo istotny zawodnik, potrzebuje mojego wsparcia, odnoszę się tutaj do Modera, no to ja to wsparcie powinienem mu dać. Czyli powinien ten Moder nie na wyrost zagrać, bo to nie jest absolutnie gra na wyrost, ale on w tej kadrze powinien po takim długim okresie zagrać. Dlaczego? Dlatego, że te x minut, które on wybiega to jest ogromny procent dla tego, co zobaczymy za, nawet za kilka dni. Bo jakby on zagrał za kilka dni po dzisiejszym występie, nie wiem, 60-minutowym, to on za kilka dni już będzie w stanie zagrać 70 dni, 80 minut. A, a prawda jest taka, że ostatni mecz kubu Modera w reprezentacji to jest ten mecz barażowy za kadencji Czesława Michniewicza ze Szwecją. Czyli mówimy o 29 marca 2022 lata. roku. To jest dwa lata. No, Moder może się okazać, że jest w ogóle specjalistą od, od tematów barażowych i nam tutaj pomoże się na wielki turniej. Co do Sebastiana Szymańskiego, to jeszcze jedna kwestia. To jest chłopak, który w 30 meczach tego sezonu Ligi Tureckiej ma 9 bramek, 9 asyst. We wszystkich rozgrywkach w 46 spotkaniach 12 bramek, 14 asyst. Bilans fantastyczny, to się sprzedaje. Ja się nie dziwię, że wielkie kluby europejskie szykują 3 dychy euro i są gotowe za chwilę do wydatku. Tylko. Druga strona medalu jest taka od 14 stycznia, a mamy dzisiaj 21 marca, czyli mówimy o okresie prawie 10 tygodni, od 14 stycznia Sebastian Szymański w Fenerbacze nie ma ani jednej bramki, ani jednej asysty. Gdzieś ta maszyna, która współpracowała z Dżengizem Underem, z Tadiciem z Dzeko, on z kachwecznik, ona nam się troszkę tutaj przycięła. Sebastian. Ma dobre parametry, bo też pamiętamy, pokazywał nam nawet trener Michniewicz, jego restytucję, jego liczbę odbiorów. To był zawsze chłopak w pierwszej trójce odbiorów w lidze rosyjskiej, bo, bo pracuje też w defensywie, na co nie wszyscy zwracają uwagę. Natomiast no, coś się z tymi liczbami stało, prawda? A, ale to jest sytuacja, z tymi o stało. której rozmawialiście. Czasem, e, czasem pomagasz grając dobrze reprezentacji, przekładasz to, ale to jest moment, kiedy może być bardzo fajna, płynna zmiana pokoleniowa. Wy się dwóch piłkarzy, Moder, e, Szymański, Sebastian e, i mamy tutaj taką, taki środek pola, może być bez, bardzo kreatywny. Możemy za chwilę nie mieć Piotra Kazińskiego w tej kadrze i widzę tutaj naturalnych następstw. No, dlaczego mamy nie mieć? No, chodzi, mi o, chodzi mi o pewną zmianę pokoleniową, która Pobuś, nastąpi. W jest w ten... najlepszy okres dzisiaj przy to on ma najlepsze 14 Niech paganie. będzie, ale fajnie było mieć kogoś obok niego. Jeżeli to ma być Kuba i Sebastian, to to jest ten moment, którym warto by było zaufać Sebastianowi w tej reprezentacji, mimo tego, że o podobnych liczbach nikt się nawet nie zbliżył z naszych reprezentantów na tej pozycji. To jest też kadra, w której zgadzam się tutaj absolutnie. To jest sytuacja, w której Sebastian, potrafisz, masz super liczby, pokaż tej kadrze, to, co dajesz w klubie, mam do ciebie pełne zaufanie. Chcemy budować tą kadrę od pasa w górę od Ciebie. Ja myślę, że on ma takie umiejętności, że on to odda. Ja Co? powiem, że myśmy sobie tak założyli w polskim futbolu, że ten pod, przed trójką obrońcy, ta szóstka to musi być takie rąbadełko, tak? to musi Nie być... ma już rombadełek. ale ogólnie taki. Z całym no ja szacunkiem dla zawodnika, który będzie na tej pozycji. Że to jest taki odbiorca piłek. On musi, trochę jak krycha, ten pierwszy krycha, tak? To on oddaj do najbliższego i koniec. Dlaczego my nie możemy zagrać? Moder. Szymański, Zieliński. Możecie mi. Ale ja Wam powiem dlaczego możemy zagrać. Bo każdy z nich w klubie, grając w trójce środkowi pomocników, miał ogromne obowiązki defensywne. I co? I jeden grał bardzo dobrze w Rosji i później grał w Turcji. Drugi wiele lat grał w trójce w Napoli i grał bardzo dobrze. I trzeci grał w Anglii. W, w Anglii. Potężnym klubie i też grał w takim A pamiętacie takim Zielka jest... z Fabianem Ruizem w dwójce, w środku na, szóst, na dwie ósemki? W ogóle nie grali szóstką i to wyglądało fantastycznie. Ale, Ale to się no było... więc da się, tak? I ta poszła w tę stronę, a poza tym, no nie wiem, czy się zgodzicie. Wydaje mi się, że to jest dzisiaj taka najmądrzejsza pozycja. To jest kluczowa pozycja, jakby do sposobu grania, rytmu, yy, kierunku wyznaczania akcji. No, musisz mieć dzisiaj mądrego, dobrego chłopa piłkarsko na zobaczcie, Ale Zobaczcie, yy, ewolucja, ewolucja piłki, lata 90. Taki, taka postać przed obrońcami Guardiola, wolny, odbiory, takie sobie. Lata 2000: Birlo. Odbiory takie sobie. W no wolny może nie, ale to nie był taki. Re biegałeś szybciej. Tak. Biegałeś szybciej odpiero. I to z piłką. Bez piłki. Bez, z piłki. Bez piłki. Słuchajcie, ale to o czymś to świadczy? To wydaje mi się, że my mamy taką trochę mentalność. Tak musi być, tak? Musi tutaj tego typu typ zawodnika grać. Ja uważam, że mając taką trójkę. Nie, Możemy, tak. bo oni, każdy z nich weźmie coś na siebie, każdy jest kreatywny, każdy umie grać w defensywie, bo grają to na co dzień eee, i już, i spróbujmy. No. Ja jestem w teamie Moder i w teamie Zieliński, więc nie wyobrażam sobie dzisiaj kadry bez Piotra Zielińskiego w nie. tym meczu. Macie panowie inne zdanie? Nie, nie, nie. Przejdźmy do następnego e, punktu. Dobra, dobra, no, ja, Nie ja, dyskutujmy o no, Do, Ja powiem tak, dzisiaj to jest 87. mecz w kadrze Piotra Dzielińskiego, który wiadomo kończy swoją przygodę wieloletnią, piękną z Neapolem. Za chwilę będzie grał w najlepszym włoskim klubie, w Interze Mediolan. Natomiast ten 2024 rok było możliwe do rozegrania ponad 1100 minut. Piotrek zagrał ponad 300, chyba 390 dokładnie, no, czyli no, trochę więcej niż 1 trzecia minut widać, że on jest jakby obciążony całą sytuacją. To, to promieniuje na boisku. To, to nie jest taki normalny Piotr Zieliński, w którym widać pewność siebie, radość. I czy dzisiaj wam się wydaje, że dla niego to będzie potwornie trudne, żeby odnaleźć to w reprezentacji, czy wręcz przeciwnie? On tutaj przyjechał, zeszło wszystko z niego i, i zobaczymy innego piłkarza. Drugie, wręcz przeciwnie. Drugie, wkurzony Piotrek, który dzisiaj będzie liderem, bo ktoś mu nie dał pobawić się wcześniej w klubie. Liczę na to, że to będzie zabawa pana Piotra i drugi mecz tak samo. Ok. Yy, ta wariantowość z przodu w perspektywie tego dwóch meczu. Możemy się spodziewać, że na inne nieco warianty zdecyduje się y, trener probiesz? Oprócz lewego tak. No lewy to tak nie dyskutuje, nie dyskutujemy w ogóle. No. To wiesz, tak byś przestawiał, nie wiem. No ale wiesz, no była dyskusja w Polsce. Kolumnę Zygmunta Niedawno nie, nie da, nie była nie dyskusja, lewy się skończył. Brutalna dyskusja w Polsce, głupia, kompletnie tak. pozbawiona jakiegokolwiek sensu nie rozumiem. No ale my tak czasami lubimy. Natomiast ja bym sobie wyobrażał Kraków bez Wawelu, albo nie wiem, plac no widzisz, zamkowy bez kolumny Nie, nie, to jest niemożliwe. No. Natomiast, natomiast jeżeli pytasz się, kto z Robertem, to tutaj sobie wy... mogę tą wariantowość wyobrażać, bo... bo po pierwsze przeciwnicy będą kompletnie inni, po drugie zawsze Robert grał dobrze ze Świdrem, to, to, to funkcjonowało. Świder może to nie jest najszczęśliwszy moment, ale poważnie bym go brał do, 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 do grania. Yy, piątek, chyba, joker taki, jakby, był, jakby była trzeba. Mhm. Potrzeba tego wszystkiego. No, i tutaj może być też taki wariant, że podciągnę wyżej Zielka na przykład. No może, może coś szymańskiego wymyślę, taki, takie hybrydy. Słuchajcie, ale w ogóle tak sobie myślę, że yy, mamy mamy y, taką sytuację z napastnikami w kadrze, że oni są przygotowani do swoich ról. Ja myślę, że tak, Adam Buksa jest przygotowany do tego, że jest zawodnikiem dzisiaj zadaniowym i być może jest potrzebny na drugi mecz z Walią od pierwszej minuty. A Krzysiek Piątek... Oczywiście gwiazda w swoim klubie w Baszach-Szechirze, w którym strzelił 13 bramek, ale jestem przekonany, że jest jakby dzisiaj przygotowany mentalnie do roli takiego super jokera, bo on sam zdaje sobie sprawę ile ma goli w stosunku do minut, do występów w reprezentacji i chyba ta rola mu pasuje, tak jak kiedyś w twojej kadrze Marcin Żewłak. On był wicekrólem strzelców Ligi Belgijskiej, a tutaj jakby wiedział, że że jest ten duet napastników Olisa, Debek, Ryszałowicz, a on sobie ten mecz obserwuje z ławki i jakby maksymalnie wykorzystuje każde 20-30 minut, które dostaje od trenera. Myślę, że tutaj ta hierarchia się poukładała, ona się samo poukładała, również poprzez pewien, pewien okres poprzednich selekcjonerów, bo to, to nie są zawodnicy, których mamy tylko za, za okres Miewa Probierza. Ja absolutnie z tobą się zgadzam. Bardzo trafnie to oceniłeś, że jest pewna hierarchia, która się poukładała, która funkcjonuje. Jest szeroka dyskusja i pewnie do tej dyskusji będziemy wracali, co z Arkiem milikiem? To jest. Ja też nie znam odpowiedzi na to pytanie. Bo z jednej strony to jest fantastyczny piłkarz, z drugiej strony to jest piłkarz, który wielokrotnie przyszedł koło meczu. Wielokrotnie byliśmy na niego po prostu normalnie sportowo wkurzeni. Pytanie, jak do niego trafić? Tylko do niego dobrze trafiał nawałka. Słuchaj, to jest w ogóle taki najtrudniejszy temat jakby w kontekście dyskusji o kadrze i o napastnikach. Arek Milik, bo tak, bilanse wciąż ma świetne, natomiast jak już rozłożymy te bilanse, to się okaże, że te bilanse zostały głównie wypracowane za kadencji nawałki. Potem już te liczby zdecydowanie spadły u, u następnych trenerów. Ktoś powie, no dzisiaj Joker w tym Juventusie, ale ja zapytam inaczej, czy dzisiaj Juventus przymierzyłby boksę albo piątka do swojego składu. No to jest zawsze gdzieś taka dyskusja, prawda? No akademicka. Każdy gdzieś znajdzie swoje argumenty, żeby w jakiś sposób obronić swoją tezę. Ja myślę, że przy meczu nic by się nie stało, gdyby było pięciu napastników, czy za dużo. Nie, ja myślę, że nic by się nie stało. Natomiast no z Arkiem jest, jest pewien kłopot. tak? Jest kłopot, bo z jednej strony jak oceniamy piłkarsko, to to jest Robert i Arek, a później długo, długo nic. Jeżeli oceniamy o potencjale, to jest Robert i Arek i długo, długo nic. Jeżeli mówimy o funkcjonowaniu w drużynie, no to mówimy Robert, następnych czterech i gdzieś tam dopiero Arek. Dlaczego to tak jest? Nie wiem. Co się dzieje? Nie wiem, ale statystyka, o której tutaj powiedziałeś i historia mówi tak. Arek Milik czasami nawet był mocniejszy niż Robert Lewandowski za kadencji Adama Nawałki, a później nastała Dziuba. Arek Milik strzelił bramek w reprezentacji polskiej przez ostatnie cztery lata? Mało. No ile byś? Dwie. Brawo. Dokładnie dwie. <noise> za mało. <noise> Brawo. Dokładnie dwie. Co do tych liczb jeszcze, bo mi się też podoba ten pomysł, na przykład z Szymańskim, Zielińskim obok siebie, prawda? Natomiast no, to, to, o czym mówię, od 14 stycznia brakuje tych numerów, jak mawiał Zibi Boniek, yy, Szymańskiemu. Sprawdziliśmy też Piotra Zielińskiego. Ostatnia asysta we Włoszech, 30 września. Ostatnia bramka, początek października, konfrontacja z Realem Madryt. Trzeciego dokładnie października, czyli my dzisiaj mówimy, że jest czy to jest Piotrek Zieliński, wielki piłkarz jak na polskie warunki, ale pół roku nieliczbowy? No ma problemy, słuchajcie. Ja myślę, że nie ma co o nim dyskutować, bo to jest piłkarz po pierwsze, który ma ogromne doświadczenie, ma ogromne umiejętności. Jeżeli on sobie nie poradzi w takich e, innych okolicznościach, okolicznościach dla niego całkowicie odmiennych, pozytywnych, uśmiechniętych, no to, to, to nie poddawajmy tego pod dyskusję. A powiedz mi, a to... Co byś zrobił, jeśli, jeśli Piotr dzisiaj nie będzie błyszczał z takim rywalem jak Estonia? Byłoby rozważanie w kontekście drugiego meczu, czy, czy dalej to samo? Nie, spokojnie, spokojnie przed, przed... Nie mieszajmy, proszę Was, nie mieszajmy w tym składzie, zdecydujmy się na skład, zdecydujmy się na pewnych zawodników, dajmy im wiarę, zawierzmy im i... i, i, i to inaczej nie zadziała. Jeżeli będziemy bez przerwy wyciągali no. jakiegoś jednego czy drugiego z, z, z koszyczka, to nic. Nie... Zastanawiajmy się, kto do tego kręgosłupa. Jeżeli myślimy, kto do Roberta, to zastanówmy się tylko, kto do Piotrka, kto do Kiwiora i Wojtek Szczęsny. I tyle. Oczywiście. I poukładajmy, zróbmy hierarchię kręgosłup, obudujmy to muskulaturą, a mamy niezłych piłkarzy. Mhm. Nie ma się nad czym zastanawiać. Ta hierarchia jest ważna. Jeżeli Piotrek przyjdzie tu uśmiechnięty, to nawet jak dzisiaj nie będzie błyszczał, ja tego nie wymagam. Piotrek daje pewną stabilizację, Piotrek daje odebranie piłki od stoperów, stamtąd się bramek nie strzela. On ma być tam, gdzie jest potrzebny, bo takich piłkarzy nie mamy. Dochodzi moder, to co na bokach, bo rozmawiamy Szymański czy Grosicki, mówimy o statystykach. Też nie wyobrażam sobie dzisiaj bez Grosika. Robert, a ty się szczęśliwie powiedziałeś na temat tych wahadłowych. Ty byś dzisiaj wystawił Dla Zale mnie Nikola Zaleski, mnie czy Franek? Nikola Franek. Mnie przekonał kiszyniu współpraca, Kiwior przede wszystkim, Zaleski. I do tego dołożę dośrodkowania. Nikola robi to ostatnio z Frankiem zdecydowanie najlepiej. Patrząc na Estonię, to może być bardzo często oblężenie i musimy się tam jakoś dostać. Serwis do Roberta będzie najistotniejszy. Słuchajcie kochani, bardzo dziękujemy za dobrą frekwencję. Nie wiem, czy jesteście w pracy, czy w domu, czy dzisiaj sobie wzięliście wolne z racji, z racji tego, że gra reprezentacja Polski, bo to jest zawsze święto. Dajcie łapki w górę. Jest nas blisko tutaj 7 tysięcy na żywo przy okazji tego, tego programu. Zachęcamy też do odwiedzania naszego portalu sportowy.pl. Tam myślę, że dzisiaj też pojawi się mnóstwo ciekawych treści, mnóstwo głosów ze świata nie tylko futbolu, bo bo rozwijamy ten portal każdego, każdego dnia. Pewnie sobie później przypomnimy również o, o tym wszystkim, co nas czeka w programie, bo, bo dzisiaj oczywiście dzień pod pod patronatem reprezentacji i biało-czerwona na maszcie i tylko o tym myślimy, żeby już za chwilę dyskutować o tym finale, finale baraży. Natomiast, ponieważ Robert Podoliński cztery dni siedział, analizował, oglądał, to proszę Was, nie wyłączajcie teraz, nie odchodźcie od odbiorników telefonów, smartfonów. O Wielkiej Estonii kilka słów. Panie Robercie, czy jest się czego bać? E Wiesz co, ja po tym Kiszyniowie ugryzę się w język. Bardzo prosto skonstruowany zespół z nie najmocniejszych piłkarzy, nastawiony na to, żeby odebrać. Ale spodziewajmy się dzisiaj tego, że to nie będzie zespół, który będzie z piątki grał do obrońców. 70% wyprowadzenia z Austrią i ze Szwedami to był wykop. Długiej piłki, bliżej prawej strony, tam walka, próba zebrania, zebrania drugiej piłki. Ten drugi mecz ze Szwedami, no była wyższa obrona. Wyszli do pressingu, chcieli poprzeszkadzać. Zespół skupiony zdecydowanie na środku pola. Albo 5-4-1, albo 5-3-2. Co tu jeszcze? Mamy lepszych piłkarzy, musimy mieć tylko na nich pomysł, bo nawet słaby zespół, dobrze ustawiony, dobrze skonsolidowany, łatwy nie będzie. To tylko tak wygląda. Pewnie, jeżeli Polska zagra trójką, to będziemy mieli dwóch, Wiesz, dwóch ludzi wysoko. Dobrze, że to Roma, ale to Roma, to Roma U21 to jest Primavera chyba momentalnie Arsenal jeszcze. Bramcy. Arsenal w bramce, tak. E, no mamy Pika z Odry e, i Pasko Siego, którzy będą skupieni na tym, żeby przeszkadzać tylko naszym wahadłowym. Jeżeli wybiegają do szybkiego ataku, to jest trójką ludzi, ale najczęściej prosty futbol, długie podanie, walka o drugą piłkę, rozbiegany Jurgens, bardzo szybki. Wspominaliście tutaj o Metcie, który jest ostoją. To był dla mnie najsłabszy zawodnik meczu. Ze Szwedami. Obiegany, ogrywany, mało zwrotny w tej chwili, jakiś taki. Nie, walczył awans do Bundesligi. Walczył awans. Ale on tutaj, jako ktoś, kto ma nadawać ton tej, tego, te, temu ustawieniu, no to ogrywany był niestety bardzo łatwo ze Szwedami. Niestety dla nas. Dużo gry jeden na jeden chcielibyśmy dzisiaj i Szwedzi i Austriacy. Demolowali estończyków w bocznych sektorach bojka. Laban, wielkie doświadczenie. Tak. Pamiętamy tego piłkarza z Anglii, z Niemiec. Natomiast myślę, że, że Pom to jest taki piłkarz, który, który nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Soli Najciekawsza solidność. Postać. Najciekawsza postać tego zespołu w tej chwili. No i ten Jurgens. To jest facet, który gdzieś tam jak ktoś nie trafi w piłkę, umie szybko... Okej, okay, już widzę A twój wzrok. Ja to, 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 to jest ten z Hongkongu? To jest bardzo szybki, bardzo szybki dwudziestolatek. Okej, okay, to ja, ja sprawdzę, bo myślę, że mówimy o zawodniku, który występuje w Lidze Hongkongu. Wiesz co, może dlatego, że to jest jedyny daleko ustawiony od własnej bramki gracz estoński. Okej. Okay. Ale przed meczem jeszcze nikt nie wygrał. Jak to... mówił panie Marku Klasy, kogo my się mamy bać i z kim my to mamy przegrać? No nie ma z kim. <noise> Szacunek, ale obawy powinniśmy zostawić w szatni. Słuchajcie, a nie macie takiego wrażenia, że... To jest też szansa nasza w perspektywie tego meczu finałowego, barażowego, że my po prostu będziemy zdecydowanie mniej ranni i mniej zmęczeni po takiej konfrontacji z reprezentacją Estonii, no bo jednak tam spodziewam się bitwy pomiędzy, pomiędzy Finami a, a Walijczykami. No teoretycznie tak. Później praktycznie będziemy mądrzejsi po, 20, po 23. Teoretycznie absolutnie tak, bo skala przeciwnika nasza i skala tamtych przeciwników w tamtym meczu jest całkowicie inna. Natomiast piłka jest grą błędów, piłka jest nieobliczalna i tu się wszystko może wydarzyć. Warunki klimatyczne i jakość boiska dzisiaj wymarzona, więc. Lepiej sobie wymarzyć nie można. Ja tylko tutaj doprecyzuję. Jurgens Dunajska Streda, wypożyczony z Ligi Węgierskiej. Tam z, Bramek nie strzela na Słowacji, natomiast jego partner z ataku, a nie, to jest, to jest człowiek, który występuje w lidze Hongkongu. 33 lata. Jakby... Jakbym był w sztabie, bym się chętnie wybrał na obserwację. Bo... <laughs> Ciekawy teren taki do... <laughs> <Już> tak, <laughs> tak, tak. No, no pewnie o Tomku możemy dyskutować, natomiast ja wczoraj gdzieś ten temat rozrobiłem. Tak jak Jerzy Dudek nie był zainteresowany nazwę to dniówką, to myślę, że też nie był zainteresowany w sztabie dniówką Tomasz Kłuszczak, bo też no, pojawia się jakby zawsze realne pytanie. Jeśli płacisz trenerowi nie stałe pieniądze, tylko za dniówkę na zgrupowaniu, to co on ma robić poza zgrupowaniem? Ma się interesować tymi bramkarzami, których trenuje, czy nie? Jak nie ma płacone? Wiesz co, no myślę, że to <laughs> trochę niepoważne jest. No, tak. Jeżeli Najbliższy sztab ma pracować dzień przed zgrupowaniem i dzień po zgrupowaniu, a później ma nie pracować w teorii. No to coś mi tu nie gra, tak? No. Ale wypłac... Nie jesteśmy na tyle biedni, żeby nas nie było stanowić. Ale wypłaciliście wszystkim trenerom stałe umowy, którzy byli w sztabie Pierwsze reprezentacji? reprezentacji? Tak. Tak, Czyli nie, nie było takich na za dzień zgrupowania? Nie przypominam sobie A... takich problemów. Ale to jest, Marek, jednak taka dzisiaj powiedziałbym stała historia też była za waszej kadencji, że na przykład w tych reprezentacjach młodzieżowych, młodzieżowych tak? płaciło się za... No tak, ale tylko dużo ranga trenerów, jest Tylko inna, dużo nie? trenerów klubowych, prawda? Tacy, którzy mieli na co dzień praktykę w Sami. klubie. Sami chyba piłce młodzieżowej mieliśmy samych chyba klubowych, prawda? Pracowali w klubach. Większy, zdecydowana, tak. tak. No bo jak nie pracuje w klubie, to co no. robi w tygodniu, nie? Tutaj Tomek, no to jest inna postać, no już samo nazwisko, jego historia. Znaczy wiesz co, ja też jakby tutaj nie chcę z tego robić wielkiego problemu, bo to dzisiaj nie jest naszym problemem. Natomiast, ale ale natomiast się pojawił co? problem. Przed, znaczy wiesz, przed rozpoczęciem zgrupowania się pojawił problem. Natomiast wiesz co, no problemem jest to, że... To wszystko trwa bardzo krótko. Trzeba porządkować pewne sprawy, yy, sprzątać bałagan po Santosie, i zaczyna się od tego, że tak. Zaczyna kadencja Michała, dwóch trenerów preparatora Fiziko, którzy po pierwszym zgrupowaniu odchodzą. Za chwilę jest też. Yy, Wyrzucony Jakub Kwiatkowski, który dzisiaj jest partnerem PZPN-u jako szef redakcji TVP Sport, i, i dzisiaj też jakby szeregi sztabu reprezentacji opuszcza Tomek Kuszczak. To pewnie piłkarze też trochę dyskutują, zastanawiają się, co tutaj jest grane, że że przyjeżdżamy, siedział z nami Tomek przy stoliku, bajerka była dobra, opowiadał o tych apart hotelach nad morzem, bramkarze, bramkarze pewnie kontrolował ich emocje, sprawdzał, kto tutaj jest dzisiaj w dobrej dyspozycji, bo sądzę, że to był też taki pomysł na Kuszczaka. Nie, że on będzie zabierał chleb Dawidziukowi. Nie, nie. E, ty, no, tylko takie wyczucie, łącznik, kto jest w formie, kto, kogo co trapi, kogo co boli. No tutaj mamy te, te, te zmiany w sztabie I Michała. Dalej, zmiany, zmiany, że są, to jest normalne. Natomiast... Timing tych zmian. W dniu rozpoczęcia zgrupowania my się dowiadujemy, że nie ma tego, że nie ma tamtego, albo tym dziękujemy. To trzeba zrobić dwa dni po pierwszym po zgrupowaniu, a nie dzień przed. No, no, czy no, to... tu po bronie Michała, bo słyszę, że na przykład ci trenerzy przygotowania fizycznego, że decyzja była podjęta od razu po pierwszym tak. zgrupowaniu, tylko gdzieś po prostu federacja milczała i dopiero ogłosiła nowych trenerów wraz z rozpoczęciem następnego zgrupowania, natomiast ci trenerzy. I ci, którzy odchodzą, i ci, którzy przychodzą, to wiedzieli już po tym pierwszym zgrupowaniu. No ale to trzeba zakomunikować, tak? No, chyba jest Ale, ktoś, no, ale i... nie było gości od komunikacji, bo też go zwolnili. Jest, <noise> jest, <noise> ale... taki z Wrocławia jest. Yes. Fajny ruch i z Tomkiem i z Seppkiem Milą, bo elementy, których najbardziej brakowało dla mnie u poprzedniego selekcjonera, to jest komunikacja z Ale zespołem. Sebek teraz dyrektor dyrektory idzie. Słuchaj, to. No że on teraz kurs dyrektora robi Ja powiem. mówię tylko o kształcie sztabu. Tomek był po to, żeby był fajny kontakt między Michałem Probierzem a kadrą. Miał rozładowywać napięcia, miał tłumaczyć pewne rzeczy. Sebek jest bardzo podobnym człowiekiem. Myślę, że Sebek tego... się teraz że przymierza, żeby przeskoczyć do dyrektora sportowego reprezentacji, jak zrobi kurs. Nie wiem, ale fajnie, że się rozwija. Jest, jest człowiekiem razem z Tomkiem. Byli ludźmi, które, którzy byli niestety, których brakowało Santosowi, który nie komunikował się z nikim. I tylko Grzegorz i, próbował coś i tam tłumaczyć. ten Mila do tego pasuje, on jest taki śmieszny, on ma taki charakter fajny, to, to, to jest jego wymarzona robota. Tego brakowało w tej kadrze i, i Michał Probierz to zrobił. Panowie, no, powiedziałem o tym, że Kolumnie Zygmunta czy o Wawelu się nie dyskutuje, no ale kapitan jest w formie. No, trzeba powiedzieć, że kapitan y, sam przemyślał swoją dyspozycję fizyczną, popracował, zna na tyle swój organizm, zna, zna na tyle... Swoje, jakby, deficyty w danym momencie. To też dla niego była trudna sytuacja, bo jesteś 15 lat w formie i nagle coś, coś nie funkcjonuje w tej maszynie, ale widać, że Robert no, detalicznie zna swój organizm, bo, bo wrócił do, do właściwej formy. No Jest w galaktycznej formie, tak? Strzela, gra bardzo dobrze. Jest innym piłkarzem troszeczkę niż był w Bayernie. W Bayern grał inaczej, tutaj się gra inaczej, nie do końca ta gra mu spasowało od samego początku, natomiast potwierdza 1734 raz, że jest piłkarzem światowej klasy, a ci, którzy go tak ostro krytykowali, no to cicho siedzą i niech siedzą cicho, bo można skrytykować za słaby mecz, bo to jest normalne, można skrytykować za słabe zagranie, to są, to są rzeczy całkowicie normalne, ale poddawanie pod wątpliwość. Przynależności do reprezentacji w najbliższym roku, dwóch, trzech Roberta Lewandowskiego, to. Sformułowanie nie powołujmy, niech on odpocznie do kadry, wróci do formy. Tak, to tak, była tak, jakaś katastrofa. Robert, Robert, módlmy się, żeby był zdrowy tak. i żeby z taką ochotą, uśmiechem przyjeżdżał na kadrę, teraz. Bo wie. to nie było tak, że on nie miał formy i odnalazł. Robert miał stale przez lata formę, w pewnym momencie miał małe zawahanie, z tego zrobiliśmy tragedię. I niesprawiedliwe, no i świadczące o trochę, o trochę braku znajomości realiów i Słuchajcie, to, to chcę Wam zaraz zadać jeszcze takie pytanie, nie wiem, czy, czy głupie, czy naiwne, czy nieuprawnione, czy niepotrzebne, ale je zadam, no bo od tego tutaj jestem. Bardzo często w zespołach jest tak, że trenerzy rozmawiają z tymi liderami i proszą ich do, o dobranie sobie partnera. Sądzicie, że jest taka dyskusja na linii probierz Lewandowski, kogo ty tutaj Chciałbyś do partnerowania w tych najbliższych spotkaniach? Czy to jest jakby suwerenna, osobista decyzja tylko, tylko selekcjonera i nie zważa nawet na swojego kapitana i największą gwiazdę reprezentacji? Dyplomatycznie czy prawdę? prawda? Prawda, <laughs> tylko prawda, panie Marku. Prawda. Nie stać nas na, na dyplomację? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że ka ta. każdy rozsądny e trener, selekcjoner rozmawia ze swoim najlepszym czy najlepszymi zawodnikami w sposób umiejętny natomiast na końcu decyzję tak on podejmuje ale ja sobie nie wyobrażam żeby takiej dyskusji nie było typu Robert słuchaj zagrania wolisz, jak to gramy tak, jak gramy inaczej, co wolisz? Z kim ci się lepiej układa? To, to są normalne, normalne rzeczy i, i to musi być. Nie, czy może być, musi być, ale później decyzję podejmuje trener. Dyplomatycznie suwerenna, autorytarna decyzja Michała Powierza poprzedzona długą rozmową z Robertem Lewandowskim. Okay. <laughs> Dobrze. Słuchajcie, no to będziemy sobie dzisiaj wszystko analizować. To, co dzieje się na Stadionie Narodowym. Pan Marek, rozumiem, że zostaje na mecz? Będziemy kibicowali, oczywiście. Będziemy kibicowali. Oglądali to z wysokości trybun za kilka dni. No nie wiem, panie Robercie. Walia czy Cardiff? Walia Cardiff czy, czy Helsinki i Finlandia? Bo muszę wam powiedzieć, że... Wszystkie bilety przeznaczone dla polskich kibiców na Cardiff, bo nie gramy na milenium, gramy na tym stadionie malutkim 26 tysięcy. jest forakby. Tam będzie straszny kocioł na tym stadionie. Ale 1800 biletów dla Polaków, one zostały sprzedane z możliwością oddania, gdyby to nie była reprezentacja Polski, prawda? Natomiast Finowie na zimno czekają do końca. Nie rozpoczęli sprzedaży biletów jeszcze na, na, wtorkowy, na wtorkowy mecz. Chciałbym Cardiff, nie ukrywam. Futbolowo-pokarsko, tak. Tym bardziej pamiętam ten fajny mecz, w którym zwyciężyliśmy, bo dobrej akcji niech to się powtórzy. No My w tym, my w tym Cardiff zawsze jakoś. Nie, dramatu nie potrafiliśmy tak. grać co prawda na innym stadionie. Też ta Walia na ostatnim turnieju nie zrobiła na nas jakiegoś gigantycznego wrażenia. No, nawet bym powiedział, że grała taką piłkę dosyć prymitywną na tle, na tle innych reprezentacji. Natomiast zawsze się boję, że jak są zawodnicy z Premier League, z Championship, na biegani, na tempie, na intensywności, wsparci tą własną publiką, dla nich, dla nich to jest jakby sprawa życia i śmierci i, 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 i idą panie Marku od pierwszej do dziewięćdziesiątej albo dłużej. Ja powiem tak, żeby przypomnieć sobie historię, wolałbym zagrać w Cardiff, natomiast chyba wymarzony raczej jest przeciwnik typu Finlandia. Bo to nie hokej, tak? No z dwa, fizyczność Walijczyków, a Finów jest, jest jednak na korzyść Walijczyków. Ja się tutaj troszeczkę obawiam, że my w piłkę umiemy grać dużo lepiej, ale z tą walką wręcz może u nas być... Być już nie tak optymistycznie. A finowie grają troszkę, troszkę mniej fizyczny futbol. Próbują grać w piłkę, próbują konstruować mimo słabszej jakości piłkarzy. To jest zespół, który przy piłce lubi, potrafi się utrzymać. Może rzeczywiście, prawo serii. Walnęliśmy Szwedów, walnijmy kolejnych Skandynawów i jedźmy na turniej. Słuchajcie, kochani, dzisiaj o godzinie 14, na moment, zapomnimy o kadrze, ale też będzie o polskich fighterach. U nas magazyn Oktagon, ale już od 19 króluje futbol, a więc nasz Hyde Park przed meczem. Potem spotkanie na żywo. Tutaj chyba dzisiaj w roli komentatora Artur Wichniarek. Także może być, może być naprawdę. Proszę nie regulować odbiorników. No źródło dla memów, i potem po meczu, oczywiście, Hate Park. Tutaj jeszcze przygotowaliśmy procentowe szanse na awans do euro według global football z różnych koszyków. No i widzimy: no Walia ma przewagę. To jest 12, 12 punktów procentowych nad, nad Polską teoretycznie dzisiaj. Finowie 13%, Estończycy i tak dużo, prawie 3% do reprezentacji. Jest nie wiem, kto to robił. Tam może jakiś analityk ze ja Stali na pracuje. A pamiętacie po losowaniu grup na euro, ile mieliśmy procent? Byliśmy ponad telewizorem chyba. Jeszcze i zobaczcie, gdzie jesteśmy. Ale zobaczcie, ma Georgia, 40, prawie 4% reprezentacja Gruzji. Chociaż tam mają, mają naprawdę paru ciekawych grajcarów. Tak. Nie tylko Kwara. Mikaudze, tak. Potrafią pograć w piłkę. No, Mają też tego Szwilego ze Szturmogradz, też na dziesiątce chłopak potrafi. Potrafi grać. No troszkę szkoda, że dzisiaj jednak na spokojnie nie oglądamy meczu wieczorem, bo, bo jednak pamiętamy i o tym trzeba przypominać, zawalił totalnie tę eliminację Fernando Santos. Natomiast gdzieś to życie dało nam drugą szansę. Dało nam drugie życie i mogliśmy to sami rozstrzygnąć z Mołdawią, a potem reprezentacją Czech i dzisiaj tak naprawdę byśmy się emocjonowali. W zasadzie pomysłami trenera. I sprawdzeniem pewnie niektórych rozwiązań w perspektywie już turnieju finałowego, bo wylosowała bo tak ta drużyna, która zagra w tej grupie, że, że będzie co oglądać na Mistrzostwach Europy. No i byśmy tam byli. Obyśmy tam byli, bo to jest dwumecz nie tylko o to, żeby tam występować, to jest dwumecz o przyszłość polskiej piłki na następne. 4 do 6 lat. Co to znaczy przyszłość polskiej piłki na następne 4 do 6 lat? To znaczy w jakim koszyku się znajdziemy, jakie będziemy mieli szanse w następnych eliminacjach do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, jakie będą do nas wpływały pieniądze. To jest wszystko razem. Jakich będziemy mieli reklamodawców, jak polska piłka będzie postrzegana w świecie, jak będziemy się my interesowali polską piłką, jaki będzie oddźwięk naszej reprezentacji. To jest wszystko w jednym worku. Marek ty masz jakby taką wiedzę za kulisową od środka dotyczącą jakby też, też finansów, umów, no, my mówimy dzisiaj o kwocie pewnie kilkunastu milionów euro od razu, że to jest do ugrania albo do stracenia przez ten dwumecz. To znaczy mówimy o pieniądze z UEFA, -y. natomiast to podejrzewam, że we wszelakich innych umowach idzie dużo dalej nie tylko jeżeli chodzi o umowy. Tutaj jeżeli chodzi również o, 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 o tą, to, te drabinki, w których będziemy i te koszyki, z których będziemy losowani. No słuchajcie, yy, taka, taki zjazd, który by, byśmy mogli tutaj sobie wyobrazić, to, yy, to przekładając na pieniądze, to, to są ogromne kwoty. No to ciężko to wyliczyć, bo to tak z kontraktów to, to, to nie do końca yy, to, to jest wszystko. Ja myślę, że tutaj Spokojnie możemy mówić o, o setce, nie? Euro. 100 milionów? No tak, no bo jeżeli... 100 tak. milionów euro przez najbliższe ile lat? No 6. 6 lat, 100 milionów? No nie? No weź sobie policz. jakbyśmy nie pojechali na Mistrzostwo Świata, jakbyśmy nie pojechali na następne Mistrzostwo Europy. Panie Michale, panie Robercie... Tu się gra, to 450 banik dla e, Polskiej Federacji. To naprawdę... Ale nie dla Federacji, dla Polskiej Piłki, bo nie, 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 nie róbmy takiego e, mianownika, że to jest dla Federacji. To przecież ta Federacja te pieniądze daje, daje później i do klubów, i do, i do Związków Regionalnych, i do młodzieży. No to przecież... No ale sam wiesz, że Federacji wszędzie... też daje Ministerstwo i też dają spółki Skarbu Państwa. No taka jest prawda. No ale e, Mati, dlaczego dzisiaj są takie e, kontrakty? Dlatego, że polska reprezentacja od iluś lat jest na miesiącach Europy, na miesiącach świata. Od iluś lat Polska reprezentacja jest kochana Dlaczego tyle kibiców przychodzi na Stadion Narodowy To jest pokłosiem wyników jest. Tylko i wyłącznie i aż wyników Jeżeli wyniki będą słabsze No to niestety musimy założyć Że ta euforia, która nam towarzyszy od wielu lat Może być niższa Polski kibic zawsze będzie kochał polską reprezentację Zawsze będzie kochał polską piłkę Ale Ale pamiętamy czas jak to była trudna miłość jak ocieraliśmy się o trzeci, czwarty koszek i było bardzo ciężko, nawet sprzedaż koszulek, wpływy z, re z reklam to są ogromne pieniądze, i to jest też pi to są pieniądze na piłkę młodzieżową, która też poszła. Mamy niezłe reprezentacje i nie to pociągnął sukces pierwszej kadry. Zainteresowanie futbolem bierze się z sukcesów pierwszej reprezentacji. Obiekty. Po, po miastach, tam gdzie grają pierwsze ligowe, drugoligowe, ekstraklasowe drużyny, obiekty treningowe, parcie dzieciaków do szkółek, jakość tych szkółek pod względem infrastruktury, względem ubrania, względem jakości trenowania. To jest wszystko efekt dobrej gry, reprezentacji przez ostatnie 10 lat. No i chyba żaden prezes też od tego nie ucieknie, żeby oceniać jednak ostatecznie jakby jego rządy przez pryzmat wyników reprezentacji. Ja wiem, że to jest czasami niesprawiedliwe, ale nie uciekniesz od tego. Nie uciekniesz. Nie uciekniesz. Ja tak odpukam w niemalowane drewno, żeby tutaj nie było, nie było żadnego pecha, żeby się wszystko udało, ale wydaje wam się, że to co zapowiedział Wojtek Szczęsny, gdyby się nie udało. To znaczy zakończenie reprezentacyjnej kariery. Bo on powiedział wprost: albo kończę na barażach, albo kończę na turnieju rangi Mistrzostw Europy w Niemczech. Gdzieś może pojawić się podobna myśl u kilku innych starszych zawodników, gdyby coś nie wyszło? Czy, czy oni konsekwentnie uważacie jednak w karze, że będą chcieli grać? Niestety tak. Niestety może się pojawić. Przecież zostały już takie rzucone w eter pewne, pewne, może nie deklaracje, bo to nie były deklaracje, tylko takie hasła, no słuchajcie, no jesteśmy dorośli, skończyliśmy 18 lat, powiedzmy sobie, że ten dwumecz, który jest przed nami, to ja nie pamiętam takiej delikatnej sytuacji w ostatnich y, 14 latach, mhm. W 2012 roku mamy organizację między Europy u siebie, nie, nie gramy w grupie, czyli cofamy się następne 4 lata do tyłu albo, albo dwa, miesiąc świata 2010 nas nie ma, tak? Czyli jesteśmy w 2010 roku w 2009 roku, to jest 15 lat do dzisiaj. Słuchajcie, ja jeszcze liczę tutaj na to, że ta przyjaźń autentyczna selekcjonera Michała Probierza z byłym selekcjonerem Czesowym Michniewiczem, że ona też tutaj jakby natchnie obecnego, bo, bo wiesz, prawda też jest taka, że y, Michniewicz był w potwornie trudnej sytuacji, nawet jeśli została wykluczona Rosja, ale to był jeden mecz, gdzie tak naprawdę nie miałeś test meczu, musiałeś wybrać właściwych ludzi, właściwą taktykę, właściwy pomysł i to był znowu mecz o kilkanaście miał. Miał bardzo trudno. No dzisiaj jednak Michał na przestrzeni tych czterech spotkań, nawet jak liczył na bezpośredni awans, to, to mógł sobie przygotować ten zespół na to, co on ma pokazać w tym dwóch meczu. No taka też była jakby nasza narracja w październiku i, i w listopadzie. Wierzyliśmy, potem się. Podekscytowaliśmy, kiedy otworzyło dla nas życie drugą szansę, ale tak naprawdę z tyłu głowy mieliśmy to, że mamy się przygotować właściwie do, do baraży. Więc no, teoretycznie nawet ma łatwiej niż wtedy, niż wtedy Michniewicz, walcząc o mistrzostwa świata w katarze. Łatwiej. No, trener Michniewicz musiał dostać, dostał zespół i musiał tylko zrealizować swój pomysł, nie mając do dyspozycji tylu spotkań. No i nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Też chyba rywal był taki wymagający, że budził w nas pewien lęk. Szwedzi byli taką firmą, no tu Walia, Finlandia, mam wrażenie, że to jednak jest 10-15% niżej niż to, co wtedy miała Szwecja, wracając do poprzedniej myśli, czy Wojtek Szczęsny odejdzie i co będzie z pozostałymi, to ja odpłukam teraz. Nie chciałbym, żeby to był ostatni, oprócz pożegnalnego meczu Robert Lewandowski w Polsce na Narodowym, bo... Bo też takie rzeczy nie muszą być wykluczone. Chciałbym, ja, żeby... Ja nie przypuszczam, wydaje mi się, że... Oby. Robert, Odpukałem dlatego. Że Robert ma jeszcze tyle planów i sportowych, i życiowych. Wydaje mi się, że wciąż chciałby zaczepić o te Stany Zjednoczone. A myślę, że I kadra... Jakby jest szczęściem planach... reprezentacji Polski jest to, że będzie chciał zagrać o amerykański mundial, jeśli rzeczywiście jego plany sięgają nie Arabii Saudyjskiej, tylko, tylko MLS-u i na przykład Los Angeles, bo no to byłoby fajne, naturalne gdzieś takie jakby... Też autoekspozycja dla rynku amerykańskiego, jednak przyjazd z reprezentacją na, na Mistrzostwa Świata. Tak Ci się również wydaje, czy niekoniecznie? No ja mam nadzieję, że będziemy cyklicznie grali na każdym mistrzostwach co dwa lata i Europy, i świata, bo fajnie jest tam być, nie? fajnie sobie pojechać, zagrać. No, czasami z różnym skutkiem, ale obecność jest tą podstawą. Mamy delikatny moment, delikatny moment, który sobie sami zafundowaliśmy. Nie ma tutaj co... Prziotrzeć na szczęście, prziotrzeć na inne rzeczy, tak łatwa grupa i tak słabe wyniki, no to my jesteśmy, mówię szeroko my, jesteśmy winni temu, co mamy dzisiaj. To jeszcze dopytam, czy uważasz, że to, co się w tej chwili dzieje, to w jakiej jesteśmy sytuacji, to jest w jakiś sposób konsekwencja też no, złego wyboru, jednak, trenera? Mówię o Fernando Santosie. Ktoś tego nie rozpoznał, ktoś tego trenera nie sprawdził, on widać było, że jest na Takiej fali zjeżdżającej już w Portugalii. Dzisiaj odetchnęli Portugalczycy, grają u Martineza piłkę ofensywną, strzelają bramki, cieszą się futbolem, natomiast męczyli się już z tym e, Santosem. Widać było, że od początku to nie funkcjonuje nie ma chemii, nie ma rozpoznania mało Polaków w sztabie no, też wygląda, wyglądali na nieprzygotowanych do, do rozpoczęcia tych eliminacji, jeśli chodzi o rozpoznanie boju i rozpoznanie też polskich piłkarzy. Natomiast e, żeby też wszystkiego na Santosza nie, nie, nie zwalać. To uważasz, że to jest w głównej mierze zły wybór i jego wina? Czy po prostu pewne pokolenie chyli się ku zachodowi i to nowe pokolenie, to młodsze ci piłkarze, oni nie są jeszcze gotowi, żeby grać na tym poziomie, co kadra grała 6-7 lat temu? Pierwsze, to jest wina Santosza. Drugie, to jest wina, którzy go wybrali i którzy nie dali mu mechanizmów i również osobowych, aby on na tym rynku polskim, także dla, dla niego trudnym, nowym sobie lepiej poradził. Ale myślisz, że jest w stanie sobie jeszcze lepiej poradzić, skoro dzisiaj hmm. idzie do Besiktasu słuchaj, i tam też jest zjazd, i już go chcą wyrzucić. poradziłby sobie może 10% więcej, lepiej, to 10%. Czyli to mogło, wciąż mało. Mogło, to, to było wciąż mało, ale mogło to stanowić o, o tym, żebyśmy byli dzisiaj w innej, w innej sytuacji, pamiętamy sytuacje śmieszne z żegorzem Grzegorzem Mielcarskim jest kierownikiem, dyrektorem, nie wiadomo kim, bierzemy, nie bierzemy. No słuchaj, jak bierzesz sobie obcokrajowca Portugalczyka, który mówi, tak de facto tylko po Portugalsku, bo jego angielski jest no, bazowy, no to patrzysz się, co masz w Polsce: Portugalskiego, no to masz tylko dwa nazwiska. Józiu Młynarczyk, no to wiadomo, to jest historia, tak? ale masz Andrzeja Łyskowiaka i Grzegorza Janowiczowskiego. No to sam wybór mówi od razu, że jeden z tych dwóch musi być przybocznym partnerem, spowiednikiem, nie wiadomo kim tego A, a, dlaczego, a dlaczego nie trzech? No nawet trzech, dobra, ale nikomu nie dali, nikogo nie chcieli. Więc to jest ten drugi człon. Drugi człon, że nie, pomożon, nie, pomo nie pomogła Federacja, żeby już więcej nie mówić nazwiskami, nie pomogła wy swojemu wybrańcowi, bo go wybrali. I trzecia rzecz, trzecia rzecz to jest, to jest to że schyłek naszej kadry stworzonej przez Adama Nawałkę w 2013-14 roku, 2014 bardziej, bo to był ten początek jest ewidentny jest ewidentne i od pewnego momentu nie ma naturalnej, nawet troszeczkę wymuszonej zmiany pokoleniowej, nie ma, nie ma wpychania jakiegoś rozsądnego zawodnika na, tak. na, na, na przyszłe lata i tego mi absolutnie brakuje. My nie, Mówiłem to wielokrotnie, powtórzę to jeszcze raz. My za to niestety zapłacimy wielką cenę. Kontynuując to, o czym mówi Marek, mamy dwa scenariusze. Pierwszy to wymiana pokoleniowa z uśmiechem, przy wielkich piłkarzach, na wielkim turnieju, gdzie możemy zobaczyć kilka nowych nazwisk. Albo przebieralnia w piwnicy i obarczanie nowych graczy przy zmianie pokoleniowej. Wspinaniem się to no, w ogóle no, no, nie no, będzie no, łatwo. Powiem Wam jedną rzecz: posłuchajcie, hmm. skoro mówimy dzisiaj, o to jest, to jest absolutny fakt i nikt się nie obrazi, o tym nie ma co nawet dyskutować, że, polskiej, że w polskiej grze defensywnej, w formacji defensywnej, nieważne jak złożone z jakich nazwisk, brakuje przywódcy, brakuje lidera, brakuje kogoś charyzmatycznego, a my takiego człowieka mieliśmy wczoraj Kamila Glika. Trzeba było tego Kamila Glika, nawet jeżeli Kamil Glik już jest osobą słabszą sportowo, już w tej kadrze no nie do końca był, grałby, grałby takie skrzypce. Biorę go do tej kadry i mówię mu, Kamil, słuchaj, dla mnie jesteś ewentualnie potrzebny do, jak będzie, jak będzie mi potrzeba tak. takiego zawodnika, ale weź tych chłopaków, natchnij swoją, e, swoją charyzmą, swoją, swoją wiedzą, swoim, prze, swoją historią. Przecież to jest fantastyczny człowiek do wykorzystania w tej drużynie. Myśmy, my nie umiemy wykorzystać historii. Na dzień dzisiejszy I nie wykorzystujemy doświadczenia Adama Na nie wykorzystujemy doświadczenia menadżerskiego Tomasza Iwana, nie wykorzystujemy. My tego nie wykorzystujemy, bo my przychodzimy nam się wydaje, że my wiemy lepiej. Co wiemy lepiej? Ale zobacz jeszcze, na przykład tak, naturalnie się wydawało, jak Polska hołdowała temu hasłu, że, że polska reprezentacja skrzydłowymi stoi, prawda? Bo mieliśmy z jednej strony Kamila Grosickiego, z drugiej Kubę Błaszczykowskiego. Na zmianę nam wchodził Sławek Peszko jako taki super joker strzelający ważne bramki. I wydawało się tak teoretycznie, że na tej pozycji to nie będzie większych problemów. Bo tak, objawił się Frankowski, który gra. Pojawił się juźwiak, który pamiętacie strzelał bramki na przykład Holandii. Skuraś, wypłynął w europejskich pucharach w Lechu. Nagle jeszcze zaczął grać na boku Zalewski. Do tego trafił do Bundesligi Kuba Kamiński i dzisiaj nie ma tego. No dzisiaj poza kadrą jest Jóźwiak, poza kadrą jest Skóraś, w reprezentacji młodzieżowej Kamiński. No, no wydawało się, że ci chłopcy za chwilę będą ciągnąć grę reprezentacji, a tutaj yy, no wciąż, wciąż Kamil, który tam w 2014 biegał u Nawałki razem z Kubą Błaszczykowskim, biega dalej w reprezentacji Polski. Pewnie jakby Kuba Błaszczykowski nie skończył kariery i... I wystąpił czasem w Wiśle, to wciąż też byłby powoływany do, do reprezentacji jest ubogo, Polski. No. Jezu Bogo, no w stosunku do tego, co było, jest ubogo. Ale... Coś nie potrafimy tych piłkarzy od tego momentu, powiedziałbym, talentu, dobrego wejścia do reprezentacji ukształtować do takiego reprezentanta pełną gębą, który za chwilę weźmie odpowiedzialność za to, żeby grę tej reprezentacji ciągnąć. Ale nie tylko my, nie mówmy, nie zrzucajmy na, na, na reprezentację, bo reprezentacja jest chwila, to nie jest codzienna praca. Jeżeli sobie Kuba Kamiński nie radzi w Bundeslidze. A talent no ma, no ma, tak? ma. No To jest chłopak, który naprawdę według mnie no, no, za, za chwilę odbije, tak? No to nie jest wina reprezentacji. No bo w reprezentacji przychodzi, na dwa dni gra i koniec. No. E, tu, jest, tu jest coś innego. Natomiast e, te rzeczy było widać. Te rzeczy było widać, te rzeczy było czuć. I teraz wyobraźmy sobie, oby jak najpóźniej, oby jak najpóźniej, nie mamy roberta lewandowskiego. No, no bo tak, bo my patrzymy czasami tylko na, jakby na kwestie piłkarskie, ale niewielu ludzi jakby kalkuluje, że... To wszystko cały czas wisi na nim mentalnie. Ten, Ale wisi na nim... On chodzi z tym plecakiem 30 kilo od 15 lat, tej Ale jeżeli, jeżeli zobaczymy, ile razy Robert swoim zagraniem, nie w pojedynkę, bo to nie jest zawodnik, który w pojedynkę weźmie piłkę na połowie boiska i strzeli bramkę, strzeli bramkę w sposób taki, bym powiedział, nieoczywisty, no to wyjdzie nam, nie wiem, w ostatnich 8 latach 20 meczów? Ale to tak jak Kamil Glik, są gracze, którzy swoją obecnością powodują wzrost umiejętności innych. Robert jest tego typu piłkarzem, Kamil byłby tego typu obrońcą. Co do skrzydłowych, Michał Probisz szuka odpowiedzi na to pytanie i brak formy, chociażby przez zmianę ustawienia, więc tutaj zarzutu być nie może, bo rzeczywiście nasi skrzydłowie w formie są pod formą. No i dzisiaj wierzę, że dzięki swojej obecności przed mikrofonem Robert Podoliński <laughs> po pierwsze przyniesie szczęście, po drugie da tutaj fachową Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, przed mikrofonem. W formie jesteś na wieczór? Jestem. No dobrze. Zobaczę. Trzymaj formę cały dzień. Pamiętaj, wyśpij się, zjedz lekko, Trening ciasteczko, zaraz, drzemka, żebyś był gotowy na 20.45. Zapraszamy z Robertem do, do TVP. Pan Marek dzisiaj czarna loża, prezesa Kuleszy. Biała tam, kilka do <noise> dalej. Biała to będzie. <noise> Jak będzie dobry wynik. <noise> Przypominam, nasz hate park od godziny 19 zajmujemy się do późnej nocy meczem wielu ekspertów, wiele głosów, także nasz portal, kanał sportowy.pl. Będą łączenia, też Was zaprosimy do dyskusji po meczu. No, mam nadzieję, że... Dzisiaj zaczynamy sprzątanie tego bałaganu, który się wytworzył w tych eliminacjach i, i płętą będzie zwycięski finał barażowy. Dzisiaj jeszcze nie wiemy, czy w Cardiff, czy w Helsinkach, ale pewnie o tym spotkaniu także wieczorem będziemy rozmawiać. Były reprezentant Polski Marek Koźmiński, dziękuję bardzo. Dziękuję. Robert Podoliński. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Kanal sportowy dla Was cały czas nadaje. Pozdrawiam serdecznie do wieczora i pamiętajcie, biało-czerwona... Na maszcie tylko zwycięstwo. Oficjalnie jesteśmy partnerem reprezentacji Polski. Nieoficjalnie jesteśmy na Ty, Tyskie.